Wolfgang von Goethe, cierpienia młodego wertera. Wszystkie szczegóły dziejów biednego wertera, jakie tylko zebrać zdołałem, zgromadziłem skrzętnie i podaję wam tutaj ufny, iż wdzięczni mi będziecie za to. Zaprawdę niepodobno odmówić podziwu i miłości charakterowi jego oraz zaletom umysłu, a smutne koleje jego życia wycisnąć muszą łzę z oczu. Zacna duszo odczuwająca też same co on tęsknoty, niechże ci z cierpień Jego spłynie w duszę pociecha, I jeśli los zawistny lub wina własna nie pozwoliły ci pozyskać przyjaciela bliższego, niechże ci książka ta przyjacielem się stanie. Część pierwsza 4 maja 1771 roku. O jakże cieszę się, że wyjechałem. Powiesz, drogi przyjacielu, że niewdzięcznym jest serce człowieka. Opuściłem ciebie, którego tak kocham, z którym nierozłączny byłem i oto cieszę się, ale wiem, że mi przebaczysz, bo czyż los nie uczynił wszystkiego, co mogłoby mnie udręczyć? Biedna Leonora. Byłem jednak niewinnym. Czyż mogę bowiem ponosić odpowiedzialność za to, że pod wpływem zalotności jej siostry i miłego z nią obcowania, zrodziła się namiętność w biednym sercu? A mimo to, czyż jestem naprawdę bez winy? Czyż nie podsycałem jej uczuć? Czyż nie dawałem się ponosić wrażeniom? Czyż nie śmieliśmy się z przeróżnych rzeczy, choć zgoła śmieszne nie były? Czyż wolno człowiekowi skarżyć się na losy swoje? Przyjacielu, mój drogi, przyrzekam poprawę. Nie będę już jak to czyniłem do tej pory bezustannie przeżuwał owych nikłych zaprawdę przeciwności, jakie przyniosło mi przebaczenie. Nie będę już, jak to czyniłem do tej pory, bezustannie przeżuwał owych nikłych zaprawdę przeciwności, jakie przyniosło mi przeznaczenie. Chcę używać tego, co mam przed sobą, a zapomnieć o tym, co było i przeminęło. Zaprawdę masz słuszność, mój drogi. Pośród ludzi mniej byłoby trosk, gdyby o czemuż tak się dzieje, gdyby nie wytężali całej wyobraźni na wywoływanie zjawy minionych cierpień, a raczej znosili obojętnie to co niesie chwila bieżąca powiedz proszę ci matce mojej, że dołożę wszelkich starań by należycie załatwić jej sprawy i rychło doniosę o wszystkim. Rozmawiałem z ciotką i zaręczam ci, że nie jest ona tak zła, jak to się o niej u nas mówi. Jest to kobieta żywa i gwałtowna, ale serce ma złote. Opowiedziałem jej o skargach matki, spowodowanych trudnościami uzyskania należnego jej spadku. Wyłożyła mi przyczyny swego postępowania oraz podała warunki, pod jakimi gotowa jest wydać wszystko, co należy, a nawet dać więcej, niż żeśmy żądali. Nie chcę się o tym rozpisywać w tej chwili, ale koniec końcem powiedz matce, że wszystko będzie dobrze. Z racji tych spraw drobnych przekonałem się ponownie, drogi przyjacielu, że nieporozumienia i opieszałość wywołują wśród ludzi więcej może jeszcze zamętu niż złośliwość i podstęp. Te ostatnie przyczyny zła jawią się w każdym razie rzadziej. Jest mi tutaj zresztą bardzo dobrze. Samotność to balsam nieoceniony dla mego skołatanego serca. Miejscowość, gdzie przebywam, to raj prawdziwy, a wiosna tu w pełni uroczych ponęt swych i rozkwitu. Drzewa żywopłoty to jakby ogromne kwietne kiście, także zbiera ochota zmienić się w chrząszczyka, nurzać się w tej wonnej toni i żywić się wyłącznie zapachem. Miasto samo niczym nie pociąga. Ale za to okolica niewypowiedzianie piękna. To właśnie skłoniło zmarłego hrabiego M. do założenia ogrodu na jednym ze wzgórz, które leżą tutaj na widnokręgu, porozdzielane uroczymi dolinami. Ogród urządzony jest po prostu, i wstąpiwszy weń, czuje się od razu, że nie jest to dzieło kunsztowne człowieka biegłego w swej sztuce i fachowego ogrodnika, ale że plan ogrodu kreślił człowiek serca, który chciał, by mu tutaj było dobrze. Uroniłem też niejedną łzę ku czci zmarłego, siedząc w rozpadłym na poły pawilonie, który był dawniej jego ulubionym miejscem, a jest dzisiaj moim. Niebawem stanę się panem. Owego ogrodu. Mimo, że bywam tu dopiero od kilku dni, ogrodnik okazuje mi życzliwość i nieźle na tym wyjdzie. 10 maja. Przedziwna pogoda ogarnęła moją duszę. Niby owo zaranie wiosny, którym poje ciągle serce moje. Jestem sam i używam życia w całej pełni, bo zaprawdę okolica ta stworzoną jest wprost dla dusz takich jak moja. Drogi przyjacielu, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo utonąłem w ciszy słodkiego bytowania, że cierpi na tym sztuka niezdolny rysować, niezdolny położyć kreski, czuję mimo to, że nigdy większym nie byłem malarzem, jak w tej chwili. Kiedy z uroczej doliny podnoszą się opary, a słońce patrzy z wysoka na nieprzeniknioną ciemni lasu, wysyłając jeno małe wiązki promieni w głąb tego świętego przybytku, leży sobie w wysokiej trawie nad brzegiem szemrzącego potoku. Przytulony do ziemi, dziwuje się rozlicznym trawkom, czuje blisko serca rojowisko mnóstwa małych robaczków i komarów, snujących się pośród źdźbeł i patrzy na ich przedziwne, tajemnicze kształty. Wówczas czuję żywo obecność wszechmocnego, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Chwytam tchnienie tego, który wszystko swą miłością otacza i utrzymuje świat przy życiu. Przyjacielu, wówczas ćmi mi się w oczach, a cała ziemia wokół i niebo spoczywa w mej duszy jak zjawa ukochanej. Tęsknię wączas i myślę, ach, gdybyś to wszystko mógł wyrazić. Gdybyś przelać mógł na papier to, co tak pełne, tak gorące żyje w tobie, na ten czas byłoby ono zwierciadłem twojej duszy, podobnie jak dusza twoja jest odzwierciedleniem boskiej nieskończoności. Przyjacielu, niestety dlatego niszczę i upadam pod tą nawałą wspaniałości zjawisk. 12 maja nie wiem czy duchy łudzące unoszą się ponad tą okolicą, czy to płomienna niebiańska fantazja mego własnego serca sprawia, że wszystko wokół jest takie rajskie. Niedaleko pod miastem jest studnia, studnia, do której przykuty jestem niby meluzyna wraz ze swymi siostrami. Po stoku małego wzgórza schodzi się, staje pod sklepieniem, a potem zstąpiwszy w dół po jakichś dwudziestu stopniach, znajduje się przeczystą wodę ze skał marmurowych tryskającą. Niewielki murek okalający studnie od góry, wysokie drzewa, słoniące ją cieniem, chłód, jaki tu panuje, wszystko razem pociąga i przejmuje drżeniem. Nie ma dnia bym tu nie spędził, bodaj godziny. Raz po raz jawią się tu dziewczęta z miasta po wodę, załatwiając ową czynność prostą i konieczną, jakiej niegdyś oddawały się nawet córki królewskie. Gdy siedzę tutaj, budzi się we mnie tak żywo patriarchalna wizja pradziadów, nawiązujących u studni znajomości, starających się o rękę wybranki i duchów dobroczynnych, polatujących wokół źródeł i studni. Zaprawdę. Nie krzepił się chyba u chłodnej studni poznojnej wędrówce w czas letni ten kto tego odczuć niezdolny. 13 maja. Pytasz, czyli przysłać książki moje, drogi mój, proszę cię nie przysyłaj mi ich na Boga. Nie trzeba mi kierownictwa, ani zachęty, czy podniety, wszak serce me samo przez się tętni aż nazbyt gwałtownie tylko kołysanka, zda mi się, a znalazłem ich pod dostatkiem w moim homerze. O, jakże często do snu kołyszę wzburzoną krew. Zaprawdę nie widziałeś chyba nic tak niezrównoważonego, niespokojnego jak serce moje. Wszakże nie potrzebuję mówić o tym tobie, który doznawałeś nieraz przygnębienia, patrząc jak przerzucam się z troski do rozpętania i ze słodkiego rozmarzenia do zgubnej namiętności. Postępuję z moim sercem jak z chorym dzieckiem, powolny wszelakiemu jego zachceniu. Nie rozgłaszaj tego, bo są tacy, którzy by mi to wzięli za złe. 15 maja Prostaczkowie miejscowi znają mnie już i lubią, zwłaszcza dzieci. Gdym zrazu zbliżał się do nich i rozpytywał poufale o to i owo, niektórzy mniemali, że chcę z nich drwić i odprawiali mnie w sposób, co się zowie szorstki. Ale nie brałem sobie tego do serca, tylko uczuwałem naderżywo to, co już nieraz zauważyłem. Ludzie wyższych sfer trzymają się zawsze w pewnym chłodnym oddaleniu od prostego ludu, jakby się obawiali, że stracić coś mogą na zbliżeniu. Ale zdarzają się wartogłowy i kpiarze, okazujący prostaczkom pozorną łaskawość po to jeno, by swawolą swą dotknąć tym boleśniej jeszcze. Wiem, że nie jesteśmy równi i równymi być nie możemy, ale wedle mego zapatrywania, ten, który odsuwa się od tak zwanego motłochu, by zachować swe dostojeństwo, jest równie godny nagany, jak tchórz, unikający przeciwnika z obawy porażki. Niedawno, przyszedłszy do studni, zastałem młodą służebną. Postawiła naczynie na najniższym stopniu, rozglądała się, czy nie zjawi się jakaś towarzyszka chętna do pomocy w dźwignięciu naczynia na głowę. Zszedłem i spojrzałem na nią. Czy pomóc, panience? spytałem. Twarz jej oblała się żywym rumieńcem. Jakżeby też pan, powiedziała. Niewielka to rzecz. Włożyła na czoło nagłówek, a ja podałem jej naczynie. Podziękowała i poszła schodami na górę. 17 maja. Porobiłem rozmaite znajomości, towarzystwa jednak nie znalazłem do tej pory. Nie wiem, co mogę mieć w sobie pociągającego dla tych ludzi. Wielu z nich mnie lubi. Kupią się wkoło mnie, a kiedy zdarza się, że drogi nasze niewielką tylko przestrzeń razem biegną, przykro mi się robi. Gdybyś spytał, jacy tu są ludzie, odparłbym, że tacy jak wszędzie. Rodzaj ludzki to rzecz nadwyraz jednostajna. Większość spędza na pracy przeważną część życia, aby żyć, a owa znikoma cząstka wolności, jaka im pozostaje, napawa ich taką obawą, iż czynią co mogą, by jej się wyzbyć co prędzej. O, jakimże jest przeznaczenie ludzi? Ale jest to lud dobry i poczciwy. Bardzo dobrze się czuję, gdy się czasem zapomnę, zażyję z nimi rozrywek, na jaki jeszcze wolno sobie pozwolić, gdy siedząc u obficie zastawionego stołu, pożartuję w szczerości ducha swobodnie, zrobię wycieczkę, potańczę przy sposobności, czy coś podobnego uczynię. Lecz nie śmie mi wówczas przyjść na myśl, że tyle spoczywa we mnie odmiennych, utajonych sił, niezużytych, marniejących, które muszę ukrywać tak starannie. Ach, jakże to obezwładnia serce? A przecież przeznaczeniem ludzi mnie podobnych jest nie znaleźć zrozumienia. Ach, czemuż nie ma już przyjaciółki młodości mojej? Och, och, czemuż ją poznałem. Powinienem sobie powiedzieć, nierozsądny jesteś, szukasz czego na Ziemi znaleźć niepodobna posiadałem ją jednak, odczuwałem to serce, tę wielką duszę i czułem się w jej obecności czymś więcej niż jestem. Byłem bowiem wszystkim, czym zostać mogłem. O Boże. Czyż wąt czas pozostała bezczynną, bodaj jedna z sił duszy mojej? Czyż nie byłem w możności rozwijać przed nią wszystkich owych cudnych uczuć, którymi serce moje ogarnia przyrodę? Wszakże stosunek nasz był nieustanną tkaniną, złożoną z subtelnych wrażeń i bystrości dowcipu, a wszystkie jej modyfikacje, dochodzące czasem aż do wybryków, nosiły na sobie piętno geniuszu. Cóż teraz, wyprzedziła mnie wiekiem i zeszła wcześniej, niż ja do mogiły. Nigdy jej nie zapomnę. Zawsze przytomną mi będzie potęga jej rozumu i niebiańska wyrozumiałość. Przed kilku dniami napotkałem tu młodego V. Jest to chłopak szczery, bardzo miłej powierzchowności skończył właśnie uniwersytet, nie uważa się za mędrca, a jednak przekonany jest, że więcej posiada wiadomości od innych. Pracował, jak to zaraz widać, pilnie i nabył sporego zasobu wiedzy. Posłyszawszy, że dużo rysuje i znam greczyznę, dwie niesłychane rzeczy tutaj, zwrócił się do mnie, rozłożył swój kramik naukowy, mieszczący różności, począwszy od Bato do Wooda i od Pilesa do Winekelmana, Zaręczył mi, że przeczytał całą pierwszą część teorii Sulcera oraz że posiada rękopis hajnego o studium antyku. Przyjąłem to do wiadomości. Poznałem także pewnego zacnego człowieka o szczerym i otwartym sercu, komisarza książęcego. Podobno niezmiernie miło się robi na duszy, gdy się go widzi pośród dziewięciorga jego dzieci, a zwłaszcza cuda głoszą o najstarszej córce. Zaprosił mnie, to też złożę mu wizytę, jak się tylko da najrychlej. Mieszka w książęcej leśniczówce o półtorej godziny drogi stąd, dokąd się wyprowadził, uzyskawszy pozwolenie opuszczenia miasta i siedziby w budynku urzędowym, której widok po stracie żony ranił go boleśnie. Poza tym natknąłem się na kilku dziwaków, w których wszystko mnie razi, a najnieznośniejszymi są mi objawy ich przyjaźni. Bywaj zdrów. List ten zadowoli cię niezawodnie, jest bowiem na wskroś historyczny. 22 maja. Niejednemu już wydawało się, że życie jest snem tylko, a i mnie uczucie to nie opuszcza ni na chwilę. Gdy spoglądam na szranki, w które wtłoczona jest czynna, badawcza energia człowieka i widzę, że wszelka działalność nasza ogranicza się ostatecznie tylko do zaspokojenia potrzeb, a potrzeby te mają jeno ten jedyny cel, by przedłużyć marne istnienie nasze, gdy dalej widzę, że owo uspokojenie co do niektórych punktów poszukiwań naszych polega jeno na marzycielskiej rezygnacji, bo przecież jeno ściany więzienia naszego przysłania barwnymi kształtami i jaśniającymi blaskami nadziei, gdy pomyślę o tym wszystkim, drogi Wilhelmie, słowa zamierają mi na ustach. Cofam się w siebie i tu odnajduję mój świat, co prawda, znowu raczej zawarty w przeczuciu i mglistych pragnieniach, jak w oczywistych, żywych, tętniących siłą kształtach. Wszystko przesuwa się przede mną, uśmiecham się i wnikam w ten świat rozmarzony. Wszyscy przemądrzali, pedagogowie i ochmistrzowie godzą się na to, że dzieci nie wiedzą czego chcą, natomiast nikt uwierzyć nie chce mimo naocznej oczywistości tego faktu, że także dorośli wałęsają się po tej ziemi podobnie dzieciom, równie jak one, nie wiedząc wcale skąd się wzięli i dokąd zmierzają, i że tak samo nie kierują swych czynów ku prawdziwym celom, i tak samo podlegają rządom łakoci i łozowej rózgi przyznaję chętnie, wiedząc z góry, co mi na to odpowiesz, że najszczęśliwszymi są właśnie ci, którzy żyją z dnia na dzień piastują swe ulubione lalki, ubierają je i rozbierają, z należytym respektem przemykają koło szuflady, gdzie mama chowa pierniczki, a gdy na koniec wpadnie im w ręce pożądany przysmak, pożerają go chciwie, wołając jeszcze. Tak, to są szczęśliwe stworzenia. Dobrze się dzieje także tym, którzy swym marnym zatrudnieniom, albo nawet własnym namiętnościom, nadają wspaniałe nazwy i zachwalają rodzajowi ludzkiemu, jako gigantyczne czyny dla jego dobra i pomyślności podjęte. Dobrze się dzieje temu, kto może tak postępować. Ale człowiek zdający sobie w pokorze ducha sprawę z ostatecznych wyników tego wszystkiego widzący dobrze jak każdy obywatel wiodący żywot szczęśliwy umie sobie rajem uczynić własny ogródek jak nawet nieszczęśnik uginający się pod brzemieniem losu kroczy dalej swą drogą w beztrosce zupełnej jak wszyscy jednakowo wysilają się by o minutę bodaj przedłużyć swój żywot na ziemi człowiek taki staje się cichy. Stwarza świat własny, wywodząc go z siebie samego, i czuje się także szczęśliwym, bowiem jest również człowiekiem. Poza tym, mimo owej niewoli przyrodzonej, żywi on w sercu słodkie uczucie swobody i wie, że opuścić może, gdy zechce, więzienie. 26 maja Znasz z dawien dawna mój sposób zagospodarowywania się, budowania sobie w jakimś zacisznym miejscu chałupki i wiesz, jak umiem żyć, poprzestając na małym. I tutaj znalazłem kącik, który mnie pociągnął ku sobie. O niespełna godzinę drogi od miasta znajduje się miejscowość zwana Walheim. Położona jest bardzo uroczo na wzgórzu, a dotarwszy ścieżyną na jego szczyt za wioską, można objąć spojrzeniem całą dolinę. Jest tu poczciwa gospodyni, nalewająca gościom uprzejmie i ochoczo mimo swych lat to wina, to piwa, to kawy, a ponadto rzecz główna są tu dwie lipy cieniące rozłożystymi konarami, niewielki placek przed kościołem obstawiony wokół domami wieśniaczymi, stodołami i zagrodami. Nigdy jeszcze nie wynalazłem sobie tak przytulnego zakątka, to też sobie tu wynosić z gospody stół i krzesło, pije kawę i czytam Homera. Gdym po raz pierwszy przypadkiem pewnego pogodnego popołudnia zaszedł pod te lipy, placek był niemal całkiem pusty. Wszyscy byli w polu, tylko czteroletni może chłopak siedział na ziemi, trzymając pomiędzy kolanami półroczne maleństwo i przytulając je do siebie. Służył mu w ten sposób za rodzaj krzesła i mimo żywości przebłyskującej w czarnych oczach siedział spokojnie. Zaciekawił mnie ten widok. Usiadłem na leżącym opodal pługu i wyrysowałem ową scenę braterskiego poświęcenia. Za tło dałem pobliski płot, bramę, szopy i kilka połamanych kół od wozu. Wszystko tak, jak było w rzeczywistości. Po upływie godziny powstał ciekawy, dobrze skomponowany rysunek bez jakiegokolwiek dodatku własnej fantazji i to utwierdziło mnie w postanowieniu trzymania się w przyszłości samej tylko natury. Ona kryje największe skarby i ona sama wydaje największych mistrzów. Można przytoczyć wiele na korzyść metod twórczych niemal to samo, co na pochwałę społecznej organizacji mieszczańskiej. Człowiek, powodujący się jej zasadami, nie wytworzy nigdy czegoś wstrętnego i złego, podobnie jak ten, kto kieruje się prawem i względami dobrobytu, nie stanie się nigdy nieznośnym sąsiadem ni wybitnym złoczyńcą. Mimo to, cokolwiek by ktoś przytaczał, każda szkolarska metoda zniweczyć musi prawdziwe odczucie przyrody i rzeczywisty jej wyraz. Powiesz może, że to zbyt ostry sąd, że metoda przycina jeno wilcze pędy i tamuje ich bujanie, przyjacielu. Czy mam ci to objaśnić porównaniem? Rzecz się tu ma tak jak z miłością. Serce młodzieńca garnie się do dziewczyny, nie oddala się od niej ani na chwilę w ciągu dnia, szafuje rozrzutnie wszystkimi swymi siłami, całe bogactwo swe wkłada w to, by dać poznać, że oddane jest jej bezpodziału. Naraz zbliża się filister, człowiek piastujący urząd publiczny i powiada: Młodzieńcze miłość to rzecz ludzka, ale winniście się kochać, jak przystało ludziom serio. Musisz podzielić swój czas, przeznaczyć pewną ilość godzin na pracę, a porę odpoczynku możesz poświęcić swojej ukochanej. Oblicz swój majątek, a z tego, co ci pozostanie, od kwoty potrzebnej na życie, wolno ci będzie kupić jej podarek, byle nie zdarzało się to zbyt często, a więc na przykład w dniu urodzin, imienin i tym podobne. Jeśli młodzieniec tej rady usłucha, to wyrośnie niezawodnie na użytecznego człowieka i można by zalecić każdemu panującemu, by obdarzył go stanowiskiem w kolegium tylko miłość jego przestanie istnieć a jeśli jest to artysta to przepadł jako twórca o przyjaciele drodzy dlaczegoż to tak rzadko wzbiera rwący potok geniuszu i w podziw wprawia duszę Oto dlatego, że po obu jego brzegach rozsiedli się możni, spokojni panowie, posiadający tu swe altanki, swe grzędy tulipanów i pola kapusty, przeto chcąc je uchronić od szkody, zawczasu już starają się usunąć grożące im niebezpieczeństwo przez tamowanie i odprowadzanie wzburzonych fal. 27 maja. Popadłem widzę w zachwyt przy powieści i deklamacje, i zapomniałem z tego powodu opowiedzieć ci dokładnie, co się potem stało z dziećmi. Przesiedziałem blisko dwie godziny na półgu, zatopiony w malarskie wrażenia, które ci we wczorajszym liście bardzo urywkowo nakreśliłem. Pod wieczór zbliżyła się młoda niewiasta do dzieci, które przez cały czas nie ruszyły się z miejsca. Niosła na ręku koszyk i zawołała z dala: Filipie. Grzeczny chłopiec z ciebie. Pozdrowiła mnie, oddałem ukłon, zbliżyłem się i spytałem, czy jest matką tych dzieci. Potwierdziła to, dała starszemu połowę przyniesionej bułki, potem podniósłszy z ziemi maleństwo, ucałowała je z macierzyńską miłością. Kazałam, powiedziała, Filipkowi pilnować malca, a z najstarszym synem udałam się do miasta po bułki, cukier i rynkę. Ujrzałem to wszystko w koszyku, z którego zsunęła się pokrywka. Muszę memu Jaśkowi, takie było imię najmłodszego, ugotować na wieczór zupki. Ten najstarszy ladaco stłukł mi wczoraj rynkę, gdy wyrywał ją Filipkowi, chcąc dostać się do wyskropków lemieszki. Spytałem o najstarszego i zaledwie mi zdołała powiedzieć, że upędza się po łące za gęsiami, gdy nadbiegł w podskokach, przynosząc młodszemu bratu pręt leszczynowy. Z rozmowy z młodą kobietą dowiedziałem się, że jest córką miejscowego nauczyciela i że mąż jej udał się do Szwajcarii w sprawie spadku pokrewnym. Chciano go oszukać, powiedziała. Nie odpowiadano na jego listy, przeto pojechał sam. Oby mu się tylko co złego nie przydarzyło, dodała. Nie mam odeń wieści. Z trudnością przyszło mi się rozstać z ową kobietą. Dałem obu chłopcom po groszu. Również dla Malca dałem grosz matce, by mu przyniosła z miasta przy okazji bułkę do polewki, a potem pożegnaliśmy się. Powiadam Ci, mój drogi, w chwilach, kiedy uczuwam zamęt w głowie, wączas chaos myśli łagodzi widok takiego oto stworzenia, trwającego w szczęsnym spokoju, obracającego się w ciasnym kręgu bytowania swego, istoty żyjącej z dnia na dzień, która patrząc, jak liście spadają, myśli tylko o tym jednym, że zima nadchodzi. Od tego dnia bywam tam często. Dzieci przywykły do mnie, gdy piję kawę, dostają cukru, a wieczorem po trochu chleba z masłem i po odrobinie kwaśnego mleka. W niedzielę nie mija ich nigdy obowiązkowy grosz, a na wypadek, gdyby mnie nie było wieczorem, po godzinie modlitwy właścicielka gospody ma polecenie wypłacić tę należytość. Spoufaliły się ze mną, opowiadają mi różności, a mnie bawi zwłaszcza ich roznamiętnienie i naiwne objawy pożądania, gdy zbierze się większa gromadka wiejskich wisusów. Z trudem zdołałem przekonać matkę, że zbyteczne są jej obawy, by miały się mnie uprzykrzyć. 30 maja. To, co ci niedawno pisałem o malarstwie, odnosi się niezawodnie również do poezji idzie o to by pojąć to co jest doskonałe i mieć odwagę je wypowiedzieć rzecz to nie mała choć pokrótce ujęta przeżyłem dziś coś co po prostu przepisane dałoby najpiękniejszą idylle w świecie ale czymże jest poezja sceneria idylla Czyż zawsze musimy smarować, przeżywając coś, co jest przejawem natury? Zapewne po takim wstępie oczekujesz czegoś niezwykłego. Niestety zawiedziesz się. To żywe zainteresowanie wzbudził we mnie zwyczajny parobczak wiejski. Opowiem rzecz, jak zazwyczaj źle, a ty, jak zazwyczaj, posądzisz mnie oczywiście o przesadę, bo oto znów Jeno Walheim i ciągle w kółko Walheim jest widownią owych niesłychanych i rzadkich przeżyć. Pod lipami zebrało się towarzystwo i raczyło się kawą. Ponieważ mi niezupełnie odpowiadało, przeto pod jakimś pozorem pozostałem na uboczu. Z pobliskiego domu nadszedł parobczak i zaczął majstrować koło pługa, który rysowałem niedawno. Podobał mi się, przeto zagadnąłem go o to i owo, zapoznaliśmy się szybko, a jak mi się to zazwyczaj zdarza w obcowaniu z ludźmi tego rodzaju, pozyskałem jego zaufanie. Powiedział mi, że służy u pewnej wdowy i że mu u niej bardzo dobrze opowiadał o niej szeroko i wychwalał ją w ten sposób, że zauważyłem niebawem, iż oddany jest jej duszą i ciałem. Mówił, że nie jest już młodą, doznała wiele złego ze strony męża i dlatego też nie chce wychodzić powtórnie za mąż. Z opowiadania chłopaka przebijało wyraźnie, że jest dobra, życzliwa i miła w obejściu, a zarazem poznałem, jak bardzo pragnie, by go wybrała, by mu pozwoliła zatrzeć w jej pamięci błędy i wady pierwszego małżonka. Musiałbym słowo w słowo powtórzyć, co mówił, by przedstawić przywiązanie, miłość i wierność tego człowieka. Musiałbym ponadto posiadać geniusz największego poety, by ci uzmysłowić jego gesty, dać pojęcie o harmonii głosu oraz przywieść żywo przed oczy skryty żar jego spojrzenia nie zaprawdę żadne słowa nie potrafią wyrazić subtelnej delikatności przepajającej go i ujawniającej się w całym zachowaniu wszystko co mógłbym o tym powiedzieć musiałoby być prostackie wzruszała mnie zwłaszcza obawa jego bym o stosunku jaki ich łączył nie myślał źle i nie wątpił w jej dobre prowadzenie się z jak niewysłowionym zachwytem opowiadał o jej postaci i ciele które nawet bez wdzięku młodości pociągało go ku sobie nieprzeparcie mogę powtórzyć sobie jeno w głębi własnej duszy w tej czystości nie widziałem w życiu płomiennej żądzy i tęsknego pragnienia co więcej o tak czystej ich formach nie myślałem i nie marzyłem dotąd nigdy nie łaj mnie, gdy ci powiem, że dusza mnie pali na wspomnienie owej niewinności i prawdy, i że obraz tej wierności i uczucia nie schodzi mi z myśli do tego stopnia, iż sam tęsknię i pożądam. Postaram się zobaczyć ją jak najprędzej, a raczej postaram się tego uniknąć. Lepiej patrzeć mi będzie na nią oczyma zakochanego bo może oczom moim własnym ukazałaby się inną, niż ją teraz widzę. A po cóż psuć sobie piękny obraz? 16 czerwca. Czemu do ciebie nie piszę? Pytasz o to, mimo że zaliczasz się przecież do uczonych. Wszakże powinieneś był odgadnąć, że mi musi być dobrze. Krótko mówiąc, zawiązałem pewną znajomość, która dotyczy bliżej mego serca. Otóż, cóż mam powiedzieć? Trudno mi będzie nad wyraz opowiedzieć Ci w porządku, jak się to stało, że poznałem jedno z najmilszych stworzeń świata. Jestem zadowolony i szczęśliwy, a zatem nie mam wcale zamiaru zostać historykiem. Jestże aniołem? Nie, tym mianem zowie pierwszy lepszy swą uwielbianą. Nie jestem jednak w stanie uzmysłowić ci inaczej jej doskonałości i nie mogę wyjaśnić, dlaczego jest doskonałą. Dosyć na tym, że wzięła w niewolę cały mój umysł. Jakże jest naiwna przy całym swym rozumie, jakże dobra mimo stałości charakteru, jakże spokojną jest jej dusza mimo ożywienia i ustawicznej ruchliwości. Wszystko, co o niej pisze, to czcza Danina, to same abstrakcje niezdolne oddać niejednego rysu jej istoty. Innym razem... nie, nie innym razem, teraz ci muszę opowiedzieć wszystko. Gdybym zaniechał, nie stałoby się to już nigdy. Prawdę mówiąc, od chwili rozpoczęcia tego listu już trzy razy miałem ochotę rzucić pióro, kazać osiodłać konia i jechać. Przysiągłem sobie mianowicie, że przed południem nie pojadę do niej i oto teraz, co chwila zbliżam się do okna, by zobaczyć, czy słońce jeszcze wysoko. Nie mogłem się przezwyciężyć, musiałem być u niej. Wróciłem już teraz, zabieram się do swej skromnej wieczerzy i do pisania do ciebie. O jakąż mi to sprawia rozkosz patrzeć na nią, krzątającą się pośród miłych, żwawych dzieciaków, pośród ośmiorga rodzeństwa, jakie posiada. Czuję że nie dowiesz się niczego, jeśli będę w ten sposób pisał dalej? Słuchaj, tedy zmuszę się bowiem uniknąć zmuszę się bowiem wniknąć we wszystkie szczegóły. Pisałem ci już, że poznałem komisarza S i donosiłem, iż prosił mnie, bym go odwiedził niedługo w jego pustelni, czyli raczej w jego małym królestwie zaniedbałem uczynić tego i pewnie nigdy nie byłbym się tam pokazał, gdyby przypadek nie odkrył mi skarbu, jaki się kryje w owym zakątku. Młodzież miejscowa urządziła zabawę wiejską, zaproszono mnie, a ja zgodziłem się ochotnie wziąć udział. Danserką moją została pewna ładna, przeciętna zresztą panienka tutejsza i postanowiliśmy, że weźmiemy powóz i pojedziemy razem z kuzynką Mejdamy na miejsce zabawy, zabierając po drodze Karolinę S. – Zobaczysz, pan, śliczną dziewczynę – powiedziała mi moja towarzyszka, gdyśmy się zbliżali do leśniczówki drogą wyciętą w wysokopiennym lesie. – Tylko nie zakochaj się, pan, broń Boże – ostrzegała kuzynka. – A dlaczegoż to? – spytałem. – Zaręczona jest z pewnym zacnym człowiekiem. Wyjechał właśnie w celu doprowadzenia do porządku spraw rodzinnych po śmierci ojca oraz wystarania się o wybitne stanowisko – dodała moja danserka. Wiadomość ta była mi zgoła obojętna. Na dobrą chwilę przed zachodem słońca stanęliśmy przed bramą wjazdową leśniczówki. Powietrze było parne i dziewczęta obawiały się, że może nadejść burza. Szarawe ciężkie chmurki zaczęły się też w istocie snuć wokół po widnokręgu. Starałem się rozpruszyć ich przewidywania, popisując się rzekomymi wiadomościami mymi z zakresu meteorologii, ale sam miałem przeczucie, że zabawa nasza ulec może nie lada katastrofie. Wysiadłem, a służąca, która zjawiła się u bramy, poprosiła, byśmy się na chwilę zatrzymali, bo panna Lota zaraz przybędzie. Przeszedłem po dworze, zbliżyłem się do okazałego domu, wstąpiłem na schody i stanąłem w drzwiach, a wówczas oczom moim przedstawił się tak uroczy obraz, jakiego dotąd w życiu może nie widziałem. W obszernej komnacie cisnęło się sześcioro dzieci, w wieku od jedenastu do dwóch lat, do dziewczyny średniego wzrostu, zgrabnej postaci, ubranej w białą sukienkę z bladoróżowymi kokardami na ramieniu i u gorsu. W rękach trzymała bochenek ciemnego chleba i krajała dzieciom kromki, których wielkość zastosowana była do wieku i apetytu każdego z nich. Rozdawała je z serdecznością wokół, a dzieci, trzymając rączki długo wzniesione w górę, zanim kromka została odkrojona, wołały potem: Dziękuję, i odbiegały wesoło lub też odchodziły spokojnie, stosownie do swego usposobienia ku bramie wjazdowej, by obejrzeć przybyłych i powóz, który miał zabrać ich lotę. Proszę mi wybaczyć, powiedziała, że pana fatyguję, aż tutaj, a pozwalam czekać paniom ale z powodu ubierania się różnych zajęć domowych i zarządzeń na czas mojej nieobecności zapomniałam dać podwieczorku mojej gromadce, a dzieci domagają się, bym im sama wydzielała kromki. Powiedziałem jej kilka słów pochlebnych bez znaczenia, a duszą zawisłem na jej postaci, intonacji głosu, ruchach i zaledwie miałem czas przyjść do siebie ze zdziwienia, gdy wybiegła do drugiego pokoju po rękawiczki i wachlarz. Malcy patrzyli na mnie z oddali, rzucając spojrzenia nieufne. Zbliżyłem się do najmłodszego o bardzo miłej twarzyczce. Cofnął się właśnie w chwili, gdy Lota stanęła z powrotem w drzwiach i powiedziała Ludwiczku, podaj kuzynkowi rączkę. Chłopiec uczynił to ochotnie, a ja nie mogłem się powstrzymać od serdecznego ucałowania Malca, mimo jego umorusanego noska. Więc jestem kuzynkiem? Powiedziałem, podając jej rękę. Czy sądzi pani, że zasługuje na to szczęście? O, proszę pana, odparła, uśmiechając się swobodnie. Rodzina nasza jest tak rozgałęziona, że byłoby mi przykro wyłączać pana z niej. Idąc już ku wyjściu, poleciła Zosi, najstarszej po sobie, jedenastoletniej może dziewczynce, by pilnie baczyła na dzieci i by pozdrowiła ojca, gdy wróci z przejażdżki. Malcom przykazała słuchać we wszystkim Zosi, jakby była nią samą, a kilkoro przyrzekło to uroczyście. Mała, przekorna blondyneczka w wieku około sześciu lat zauważyła, A przecież ona nie jest tobą, lotko. My ciebie bardziej kochamy. Dwaj najstarsi chłopcy uczepiali się powozu z tyłu, a na moje wstawiennictwo pozwoliła im lota jechać razem z nami aż do lasu, pod warunkiem, że nie będą się sprzeczali i będą się trzymać dobrze pojazdu. Zaledwieśmy się należycie usadowili, kobiety się przywitały i poczyniły wstępne spostrzeżenia co do strojów, zwłaszcza kapelusików, oraz zlustrowały towarzystwo, jakie się spodziewano zastać, gdy Lota kazała się woźnicy zatrzymać i wezwała braci, by zsiedli. Chcieli ucałować raz jeszcze jej rękę, starszy uczynił to z wylaniem, właściwym wiekowi lat piętnastu, młodszy popędliwie i lekkomyślnie posłała raz jeszcze pozdrowienie rodzeństwu i pojechaliśmy dalej. Kuzynka spytała ją, czy skończyła czytać książkę, jaką jej niedawno posłała. Nie, odrzekła Lota, nie podoba mi się. Mogę ją zaraz zwrócić. Poprzednia nie była też lepsza. Zdumiony byłem dowiedziawszy się, co to za książki i posłyszawszy jej odpowiedź. Wszystko, co mówiła, nosiło piętno indywidualne. W każdym słowie odkrywałem nowe powady. Na twarzy jej rozbłysły światła ducha i jaśniały w całej pełni, odczuwała bowiem instynktownie, że ją rozumiem. Za młodszych lat, mówiła, przepadałam za powieściami. O jakże miło było usiąść sobie w niedzielę w jakimś kąciku i utonąć myślą w zmiennych kolejach losu jakiejś Miss Jenny. Nie zapieram się, że i dziś jeszcze lektura tego rodzaju ma dla mnie dużo uroku, ponieważ jednak rzadko mi się zdarza zdobyć książkę, wtedy musi ona odpowiadać w zupełności moim upodobaniom. Najmilszym jest mi autor, w którym odnajduję własny świat, który kreśli stosunki podobne tym, pośród jakich żyje którego opowieść budzi we mnie takie samo serdeczne zainteresowanie jakie mi daje własne codzienne życie nie będące co prawda rajem który jest jednak dla mnie w gruncie rzeczy źródłem niewysłowionej szczęśliwości starałem się ukryć wzruszenie tymi słowami wywołane co prawda nie bardzo mi się to udało bo kiedy zaczęła mimochodem ale z niezwykłym zrozumieniem mówić o pastorze z Wakefieldu — O, nie mogłem wytrzymać i powiedziałem jej wszystko, co wiedziałem. Po dobrej dopiero chwili, gdy Lota zwróciła się do kogoś innego, spostrzegłem, że reszta towarzystwa siedziała przez cały czas z otwartymi oczyma, niema, jakbyśmy byli sami. Kuzynka spojrzała na mnie raz i drugi, robiąc ironiczną minę, ale było mi to zupełnie obojętne. Rozmowa zeszła na uciechy tańca. Jeśli nawet ta namiętność jest wadą, powiedziała Lota. Wyznaję otwarcie, że nie znam niczego milszego nad taniec. Ile razy mi coś dolega, zaraz bębnię sobie na mym rozstrojonym fortepianiku kontrenansa i wszystko staje się na nowo znośnym. O jakże podczas gdy mówiła, poiłem się blaskiem jej czarnych oczu. Jakże pociągały mą duszę żywe jej usta i świeże policzki jakże wtapiałem się w cudno treści jej słów, nie słysząc nawet często wyrażeń, w jakie przybierała swe myśli. Musisz sobie to wyobrazić dobrze, znasz mnie bowiem. Słowem, wysiadłem z powozu odurzony i kiedyśmy stanęli przed budynkiem, tak dalece zapadłem w płcieniu świata snów, że nie zwracałem niemal uwagi na muzykę dolatującą z oświetlonej rzęsiście balowej sali. Dwaj panowie Odran i niejaki n.n. któż zdoła spamiętać tyle nazwisk będący danserami loty i kuzynki przybiegli do powozu, porwali swoje damy, a ja również wprowadziłem do sali tę, która mi przypadła w udziale. Sunęliśmy w skrętach menueta wokół siebie, ujmowałem dłonie jednej kobiety po drugiej, a zdarzało się, że właśnie najmniej powabne ociągały się tak, że nie można było często dojść do ładu, by skończyć w porę figurę. Lota z danserem swoim rozpoczęła angleza, a możesz sobie wyobrazić, jakie mną owładnęło uczucie, gdy w toku figury zbliżyła się z kolei do mnie. Niezrównanie wygląda w tańcu, oddaje mu się całą duszą i całym sercem, ciało jej nabiera niewysłowionej harmonii, staje się beztroską, swobodną, jakby taniec był dla niej wszystkim, jakby nie myślała o niczym innym, niczego poza tym nie odczuwała i zaprawdę w tej chwili wszystko znika z przed jej oczu. Poprosiłem o drugiego kadryla. Przyrzekła mi trzeciego i z powawną otwartością zapewniła mnie, że ponad wszystko przepada za walcem. Panuje tu zwyczaj, mówiła, że para należąca do siebie tańczy ze sobą walca, ale mój kawaler walcuje nieszczególnie i bardzo wdzięcznym mi będzie, gdy go zwolnię z tego trudu. Pańska dancerka również nie umie i nie lubi tego tańca. Pan natomiast, jak to zauważyłam w Anglezie, dobrze tańczy. Jeśli mamy tedy zatańczyć walca za sobą, to proszę, niech pan idzie do mego dansera i poprosi go, by panu ustąpił, ja zaś udam się do pańskiej damy. Przyrzekłem, że tak uczynię i ułożyliśmy, że jej kawaler przez czas trwania walca będzie zabawiał moją danserkę. Znowu zaczął się taniec, i przez czas jakiś zabawialiśmy się z plataniem i rozplataniem ramion. Z jakimże powabem? Z jaką lekkością poruszała się. A gdy przyszło do walca i zaczęliśmy się toczyć dokoła siebie niby dwie kule, szło nam zrazu nieskładnie, gdyż większość tańczących nie umiała tańczyć walca, z czego powstał pewien zamęt. Uczyniliśmy roztropnie i pozwoliliśmy się im wyhasać. Gdy najniezdarniejsi usunęli się z pola, zaczęliśmy wirować i wraz z drugą parą, od ranem i jego tancerką, trzymaliśmy się mężnie. Nigdy mi dotąd nie szło tak dobrze. Nie czułem się istotą ludzką, trzymałem w objęciach niezrównane stworzenie, szalałem niby burza, miotająca się wokół i oto, na uczciwość, powiadam ci, uczyniłem ślub, że nie zezwolę, pod żadnym warunkiem, choćby szło o me własne życie, by dziewczyna, którą będę kochał, do której będę miał prawo, tańczyła walca z kimś innym poza mną. Wszak mnie rozumiesz. Obeszliśmy następnie kilka razy salę. W koło, by odetchnąć, potem usiadła, a pomarańcze, ostatnie jakie mi się udało jeszcze zdobyć, orzeźwiły ją doskonale. Tylko za każdym kawałeczkiem, jakim częstowała z grzecznością swą natrętną sąsiadkę, uczuwałem ukłucie w sercu. W trzecim kadrylu byliśmy drugą z rzędu parą. Podczas gdyśmy przebiegali szeregi tancerzy w jakiejś figurze, a ja, trzymając jej ramię z oczyma w niej utkwionymi, z niewysłowioną rozkoszą poiłem się malującym się w całej jej postaci wyrazem najszczerszego i najczystszego rozradowania, zbliżyliśmy się do jednej z dam, która zwróciła moją uwagę ujmującymi rysami niemłodej już twarzy. Na widok loty dama owa uśmiechnęła się i grożąc palcem z naciskiem powtórzyła kilka razy imię Albert, co pochwyciłem uchem w przelocie. Któż to jest Albert, jeśli wolno spytać, nie dopuszczając się zuchwalstwa? powiedziałem do loty. Zamierzałam mi odpowiedzieć, ale w tejże chwili musieliśmy się rozstać, by uformować wielką ósemkę. Kiedyśmy się za chwilę na moment zetknęli, dostrzegłem jakby cień zamyślenia na jej czole. Nie mam potrzeby kryć się z tym powiedziała podając mi dłoń do promenady. Albert jest to zacny człowiek, z którym jestem niemal po słowie. Nie było to dla mnie nowością, wszakże poinformowały mnie już o tym w drodze me towarzyszki, a jednak było to dla mnie niespodzianką, gdyż nie związałem dotąd w myśli tej wiadomości z istotą, która od chwil niewielu stała mi się tak bliską i drogą. Zmieszałem się do tego stopnia, że wszedłem w niewłaściwą parę. Z tego powstał istny chaos, który tylko przytomność umysłu loty, lekkie popchnięcia i pociągnięcia, jakich się jeła żywo, rozwikłać były zdolne. Jeszcze nie skończył się taniec, gdy wzmogły się błyskawice, od dawna rozdzierający firmament, a przeze mnie tłumaczone jako przebłyski zorzy północnej, a grzmoty rozgłośne przygłuszyły muzykę. Trzy danserki ulotniły się z szeregów, a za nimi podążyli kawalerowie. Powstało zamieszanie, a muzyka grać przestała. Zwykła to rzecz, że jeśli coś niepomyślnego albo groźnego zdarzy się nam podczas zabawy, oddziaływa na nas silniej niż zazwyczaj, już to przez kontrast ujawniający się żywo, już to skutkiem tego, że zmysły nasze pobudzone są wówczas do sprawniejszego przyjmowania wrażeń. Przyczyną tym przypisać muszę różnorodne przedziwne gesty, jakie zauważyłem u kobiet. Najrostropniejsza usiadła tyłem do okna i zatkała uszy inna klękła przy niej i ukryła twarz na jej kolanach trzecia wcisnęła się pomiędzy obie i objęła swe siostry, płacząc rzewnie kilka wybierało się na gwałt z powrotem do domu wreszcie niektóre do tego stopnia straciły świadomość tego, co czynią, że pozwalały obejmować się bez oporu młodym ludziom i całować w usta szepczące błagalne modlitwy, które z tego powodu nie mogły ulatywać w niebiosy. Kilku mężczyzn udało się do przedsionka dla wypalenia w spokoju fajeczek, a całe towarzystwo przyklasnęło mądremu pomysłowi gospodyni, która ofiarowała się zaprowadzić nas do pokoju opatrzonego w firanki i okiennice. Gdyśmy się tam znaleźli, Lota ustawiła co prędzej krzesła w krąg, a kiedy wszyscy na jej prośbę zajęli miejsca, zaproponowała grę towarzyską. Spostrzegłem, że niejeden w oczekiwaniu ponętnego fantu nastawiał już usta i poruszał się z ożywieniem. Zagramy w liczby, powiedziała Lota. Proszę uważać, będę obchodzić wszystkich od prawej strony ku lewej, a państwo musicie wymieniać tę liczbę, która na każdego przypadnie. Tak będzie szło w kółko aż do tysiąca, ale prędko, piorunem. Kto się zawaha albo zmyli, dostanie po buzi. Wszyscy się rozbawili. Szła prędko z wyciągniętą ręką. Raz, zaczął pierwszy, dwa, podjął drugi, trzy, krzyknął trzeci i poczęły się sypać liczby coraz to prędzej. Nagle ktoś się pomylił. Pac, dostał w twarz. Zaczęto się śmiać i zaraz drugi otrzymał policzek. Liczby sypały się teraz zawrotną chyżością. Ja sam dostałem dwa policzki i zdawało mi się ku wielkiemu memu zadowoleniu, że były o wiele silniejsze niż te, którymi obdzielała innych. Ogólny śmiech i gwar zakończył grę, jeszcze zanim dosięgnięto tysiączki. Bliżsi znajomi porozchodzili się parami tu i ówdzie. Burza minęła, ja wraz z Lotą poszliśmy do sali tanecznej. Zapomniałeś pan, powiedziała, o burzy i wszystkim skutkiem tych policzków, prawda? Nie mogłem wyrzec ni słowa. Bałam się, dodała Lota, bardziej od innych może, ale wzięłam na odwagę, chcąc dodać innym otuchy i przezwyciężyłam w ten sposób strach. Zbliżyliśmy się do okna. Grzmiało jeszcze w oddali. Cudny, rzęsisty deszczyk siegł pola, a orzeźwiający zapach przepajający ciepłe powietrze płynął ku nam falą. Oparła się na łokciu, zapatrzyła w krajobraz, potem spojrzała w niebo, na koniec na mnie. Ujrzałem łzy w jej oczach. Dotknęła dłonią mojej dłoni i szepnęła: Pamiętasz pan, klopsztoka? Przypomniałem sobie natychmiast przecudną odę, o której myślała, i zatopiłem się we fali wrażeń, wywołanych owym hasłem. Nie mogąc się przezwyciężyć, pochyliłem się i ucałowałem gorąco jej rękę, oblewając ją łzami upojenia. Potem spojrzałem znowu w jej oczy. O wielki poeto, cóż bym dał za to, byś mógł widzieć ubóstwienie zawarte w tym spojrzeniu? I cóż bym ja dał za to, by nie słyszeć bluźnierstw tak często miotanych na ciebie? 19 czerwca. Nie wiem już doprawdy, na czym skończyłem poprzednią swą opowieść. Wiem tylko, że dopiero o drugiej w nocy Znalazłem się w łóżku i gdybym mógł gawędzić z tobą zamiast pisać, przetrzymałbym cię pewnie do białego rana. Nie opowiadałem ci jeszcze, co się działo podczas powrotu naszego z balu i dziś nie mam na to czasu. Był przecudny wschód słońca, otaczał nas ociekający deszczem las i orzeźwione pola. Towarzyszki nasze zdrzemnęły się, Lota spytała, czy bym nie zechciał naśladować ich, nie krępując się jej obecnością. Jak długo spoglądam w oczy pani, odrzekłem, patrząc na nią znacząco, nie zachodzi niebezpieczeństwo zaśnięcia. Trzymaliśmy się oboje dzielnie, aż do leśniczówki. Służąca otwarła bramę i na jej zapytanie odrzekła, że zarówno ojciec, jak i dzieci mają się dobrze i wszyscy śpią smacznie. Pożegnałem ją, uprosiwszy, by mi pozwoliła odwiedzić się dzisiaj jeszcze. Zgodziła się, pojechałem, a od tego czasu niech sobie słońce, księżyc i gwiazdy robią co chcą. Nie wiem czy dzień jasny, czy noc na ziemi, a świat cały znikł z mojej świadomości. 21 czerwca przeżywam dni tak szczęsne. Jakimi pewnie Bóg obdarza swych świętych i cokolwiek by się potem ze mną stało, nie będę śmiał zaprzeczać, iż nie dostało mi się w udziale szczęście, najczystsze szczęście życia. Znasz już moje Walheim. Otóż osiedliłem się tutaj na dobre, bowiem dzieli mnie tu odloty jeno pół godziny drogi. Tutaj żyję sam ze sobą i z niewysłowionym szczęściem, najwyższym, jakiego doznawać może człowiek. Czyż mogłem przypuszczać, obierając Walheim za cel przechadzek, że położone jest ono tak blisko nieba? Ileż razy oglądałem swą leśniczówkę, ku której biegną teraz wszystkie pożądania moje podczas dalekich wędrówek już to z góry, już to od strony doliny, patrząc na nią z drugiej strony rzeki, drogi Wilhelmie! Rozmyślałem długo nad popędem ludzkim zdobywania coraz nowych dziedzin, czynienia nowych odkryć, wałęsania się z miejsca na miejsce i przekonałem się, że nadchodzi powrotna fala, wewnętrzny pęd ochotnego poddawania się ograniczeniom, pożądania nawrotu do utartych ścieżek nawyku, bez troski o to, co mamy po prawicy czy lewicy swojej. To dziwne, zaprawdę. Gdym tu jeno przybył i spojrzał ze wzgórza w uroczą dolinę, doznałem nieprzepartego pociągu. Oto lasek, mówiłem sobie, jakżeby rozkosznie było zatonąć w jego cieniach. A tam szczyt góry, jakże uroczy musi być stamtąd widok w dolinę. W dali wyłania się cały łańcuch zachodzących na siebie wzgórz. O jakżeby miło było tam wędrować i błądzić. Pobiegłem tam i wróciłem. Nie znalazłem tego bowiem, czego szukałem. Oddal, zaprawdę, podobną jest do przyszłości. Przed oczyma duszy naszej widnieje nikły zarys całości, a uczucie nasze, zarówno jak spojrzenie, gubią się w tym majaku. Tęsknimy, ach, jakże pragniemy wtopić się w to całą naszą istotą, nasiąknąć nieogarnioną rozkoszą, cudnego uczucia pełni i dosytu. Ach, gdy przybiegniemy blisko, kiedy tam zmieni się w tu, wszystko wraca do poprzednich kształtów. Stoimy, zbiedniali, ograniczeni, a dusza łaknie nektaru, który znikł bezpowrotnie. Bezdomny włóczęga stęskni się też w końcu za swoją ojczyzną i odnajdzie w chatce swojej nałonierzony pośród dzieci swoich i w zabiegach podjętych dla ich utrzymania ową rozkosz, której szukał w dalekim świecie nadaremnie. Rankiem równo ze świtaniem podążam ku memu Walheimowi tam rwę w ogrodzie gospody groch cukrowy potem siadam i łuskam go czytając przy tym homera następnie wyszukuję sobie w kuchni garnuszek wkładam weń kawałek masła przystawiam groch do ognia przykrywam i siadam w pobliżu by od czasu do czasu zamieszać. W takich chwilach doznaję żywo tych samych wrażeń, jakie przeżywali rozzuchwaleni wielbiciele Penelopy, żnący woły i wieprze, by potem rozebrać mięso i piec lub smażyć. Nic mnie tak nie przepaja cichym wrażeniem prawdy, jak owe szczegóły życia patriarchalnego, które dzięki Bogu bez fałszywej afektacji mogę spleść stokiem własnego życia». O jakże szczęśliwym się czuję, że serce moje odczuwać może ową pełną prostoty radość człowieka, kładącego na własnym stole wyhodowaną przez siebie główkę kapusty, rozkoszującego się nie tylko nią samą, ale wspomnieniem wszystkich owych miłych dni i cudnych poranków, kiedy ją sadził, onych wieczorów, kiedy ją podlewał, i cieszył oczy jej wzrostem i rozwojem, ujętymi w jeden jedyny moment przeżycia. 29 czerwca. Przedwczoraj zjawił się w domu komisarza przybyły z miasta lekarz i zastał mnie siedzącego na ziemi pośród dzieci loty. Kilkoro wspinało się po moich plecach, inne przekomarzały się ze mną, ja zaś łaskotałem to, które mogłem dosięgnąć, pobudzając je do niesłychanego wrzasku doktor jest sztywnym manekinem rozmawiając poprawia sobie manszety układając je we fałdy oraz kręci się i skubie bezustannie swe ubranie poznałem po jego nosie że postępowanie me uznał za niegodne rozsądnego człowieka nie zwracałem zgoła uwagi na jego niezmiernie mądre wywody i podczas gdy mówił stawiałem dzieciom na nowo domki z kart które poprzewracały Udał się niebawem do miasta i rozgłosił, że Werter psuje do reszty dzieci komisarza i bez tego najokropniej w świecie, rozuchwalone i niesforne. Tak, drogi Wilhelmie, dzieci są sercu memu najbliższe na ziemi. Patrząc na nie, dostrzegam w owych małych istotkach zarodki wszystkich tych zalet i sił, których im tak rychło będzie potrzeba. W uporze ich doszukuje się przyszłej stałości i siły charakteru. W zbytkach humoru i owej nieocenionej zdolności przemknięcia mimo niebezpieczeństw, jakie gotuje życie, widzę to wszystko w pełni istnienia, nietknięte i niezepsute. A wówczas powtarzam sobie zawsze, raz po razu, złote słowa nauczyciela ludzkości: Bądźcie jako jedno z tych maluczki. A pomyśl, mój drogi, tylko, oto miast traktować je jako pierwowzory nasze, postępujemy z dziećmi jak z niewolnikami. Czyż nie mają mieć swej woli? Wszakże my robimy, co nam się podoba. Skądże tedy prawo do przywileju takiego? Stąd, że jesteśmy starsi i rozsądniejsi? Wielki Boże, z nieba swego spoglądasz na same jeno stare i młode dzieci, bo poza tym nie ma nic, zaś syn Twój od dawna już obwieścił wszystkim głośno, które z nich przypadają ci lepiej do serca. Niestety, ludzie wierzą w Boga, a nie słuchają Jego słów. To stare jak świat, a przeto wychowują swe dzieci na swe własne podobieństwo. Bywaj zdrów, Wilhelmie. Pora skończyć tę całą gadaninę. 1 lipca. Czym lota może być dla chorego, to ocenić mogę miarą własnego, biednego serca mego, w gorszym będącego stanie, niż niejedno dogorywające na śmiertelnym łożu. Spędzi kilka dni u pewnej zacnej kobiety, której koniec zbliża się wedle zdania lekarzy, bo chora chce mieć przy sobie Lotę w swych chwilach ostatnich. Byłem z nią razem zeszłego tygodnia w odwiedzinach u pastora w S, małej wiosce położonej w górach, o godzinę drogi stąd. Przybyliśmy na miejsce około czwartej we troje, bo lota zabrała za sobą siostrę. Gdyśmy weszli do plebanii ocienionej dwoma rozłożestymi orzechami, siedział zacny kapłan na ławce, pod domem. Ujrzawszy lotę, ożywił się niezmiernie, zerwał się i, zapominając o lasce, chciał biec ku niej. Pośpieszyła doń, usadowiła z powrotem na ławie, usiadłszy przy nim, złożyła mu serdeczne pozdrowienie od ojca i uściskała brzydkiego, umorosanego malca, będącego ulubieńcem jego starości. Szkoda, że nie widziałeś, jak się krzątała koło starca, jak wysilała się, by mówić głośno, tak by mógł słowa jej pochwycić na poły ogłuchłymi uszyma, jak przytaczała przykłady niespodziewanej śmierci wielu młodych, silnych ludzi, jak wychwalała mu cudowne zalety Karlsbadu i chwaliła jego zamiar udania się tam następnego lata. Poza tym zapewniała, że wygląda nierównie lepiej i że jest dużo żwawszy niż był czasu ostatniej jej bytności, a ja tymczasem złożyłem swe uszanowanie pastorowej. Starzec rozruszał się na dobre, a ponieważ nie mogłem pominąć sposobności pochwalenia pięknych drzew orzechowych, dających nam tak miły cień, zaczął nam tedy nie bez pewnych trudności opowiadać ich dzieje. Nie wiadomo, mówił, kto zasadził ten stary orzech. Powiadają, że ten y, to znów inny, pastor, ale owo młodsze drzewo ma tyle lat, co moja żona, a więc w październiku skończy lat pięćdziesiąt. Ojciec jej zasadził je rankiem tegoż dnia, w którym wieczorem przyszła na świat. Był moim poprzednikiem na stanowisku proboszcza, a trudno wysłowić, jak bardzo miłował ten orzech. Ja go również bardzo kocham. Żona moja siedziała pod nim na belce i robiła pończochy w chwili, kiedy w podwórzu zjawił się tu po raz pierwszy biedny studencik. Było to 25 lat temu. Lota przerwała mu pytaniem, gdzie jest jego córka. Odpowiedział, że poszła z panem Schmidtem na łąkę pilnować sianokosu, a potem ciągnął dalej, opowiadając, jak jego poprzednik go polubił, a także i jego córka, i jak został zrazu jego pomocnikiem, a potem następcą. Opowiadanie nie zbliżało się nawet jeszcze do końca, gdy od strony ogrodu nadeszła pastorówna z tak zwanym panem Schmidtem. Przywitała się z lotą bardzo serdecznie i przyznać muszę, że mi się dosyć spodobała. Była to ruchliwa, rosła brunetka, mogąca przez krótki czas stanowić niezłe towarzystwo dla kogoś spędzającego lato na wsi. Jej wybrany, gdyż w tej roli przedstawił się niebawem pan Schmidt, był to skromny, cichy człowieczek, nie chcący mieszać się do naszej rozmowy, mimo że lota zaczepiała go raz po raz zasmuciło mnie spostrzeżenie, jakie uczyniłem, mianowicie, że upór i zły humor, bardziej niż ciasnota umysłu, czyniły go mało towarzyskim, co wyczytałem w rysach jego twarzy. Okazało się to nie za długo aż nadto wyraźnie, bo oto gdy Fryderyka udała się z Lotą, a przeto pośrednio także ze mną na przechadzkę, oblicze tego pana z natury już smagłe, pociemniało, tak niewątpliwie i oczywiście, iż Lota, spostrzegszy to, musiała mnie pociągnąć za rękaw i dać mi do zrozumienia, iż nazbyt i dać mi do zrozumienia, iż zbyt nadskakuje Fryderyce. Nic mnie bardziej nie martwi jak widok ludzi dręczących się wzajem. Nie mogę zwłaszcza znieść, gdy ludzie młodzi, w rozkwicie samym życia będący, najwraźliwsi na wszelkie radości, psują sobie te kilka dni wesela, jakie mają przed sobą, grymasami, a dopiero gdy minie to, czego nie sposób powetować, przekonywają się, że byli marnotrawcami. Gryzło mnie to i gdyśmy wieczorem wrócili na plemanie, zasiedli do mleka, a rozmowa skierowała się na radości i niedole życia, nie mogłem się przezwyciężyć, by nie podjąć tego wątku i nie wypowiedzieć szczerze co sądzę o złym humorze. My ludzie, powiedziałem, żalimy się często, że tak mało przeżywamy miłych dni, a tak dużo złych. Ale moim zdaniem bez żadnej podstawy mielibyśmy dość siły znosić zło, gdy nadejdzie, gdybyśmy zawsze szczerym sercem umieli używać tego dobra, jakie nam Bóg daje co dnia. Niestety nie mamy władzy nad sercem naszym, zauważyła pastorówna. Dużo zależy od ciała. Jeśli ktoś się źle czuje, nie może się niczym radować. Przyznałem jej słuszność. Przeto, mówiłem dalej uznajmy to za rodzaj choroby i zapytajmy, czy nie ma na nią lekarstwa. Trafne określenie, odrzekła Lota. Ja zaś sądzę, że wiele zależy od nas samych. Biorę przykład ze siebie. Gdy mi coś dolega i drażni, biegnę do ogrodu, śpiewam kilka kontredansów i już po całej biedzie. To właśnie miałem na myśli, powiedziałem. Zły humor to zupełnie jak lenistwo jest on nawet pewnym rodzajem lenistwa. Natura nasza skłania się bardzo ku niemu, ale jeśli tylko zdobędziemy się na odwagę otrząśnięcia się z tego, to praca idzie nam jak spłatka i znajdujemy we własnej działalności prawdziwe zadowolenie. Fryderyka słuchała bardzo uważnie, a młody człowiek zarzucił mi, że człowiek nie włada sobą, nie może zwłaszcza być panem swych uczuć. Mowa tutaj odrzekłem o niemiłych uczuciach, których każdy się rad pozbyć, a nikt nie wie, jak daleko sięgają jego siły, zanim je wypróbuje. Niezawodnie człowiek chory będzie się radził wszystkich lekarzy wokoło, podda się wszelkim ograniczeniom i zniesie najgorsze lekarstwa, byle tylko odzyskać upragnione zdrowie. Zauważyłem, że staruszek wysila słuch, by wziąć udział w naszej rozmowie, to też podniosłem głos i zwróciłem się wprost do niego. Głoszą kazania przeciw rozmaitym występkom, powiedziałem, ale nie słyszałem dotąd, by ktoś gromił z kazalnicy zły humor. Takie kazania, rzekł starzec, powinni wygłaszać kaznodzieje miejscy. Chłopi nie cierpią na zły humor. Ale nie zaszkodziłoby to czasem, bowiem byłoby dobrą lekcją dla mojej żony i pana Szmita. Całe towarzystwo roześmiało się, a starzec wraz z innymi aż dostał kaszlu, który na chwilę przerwał rozmowę. Potem zabrał głos młody człowiek. Nazwałeś pan zaczął występkiem zły humor, a mnie się to wydaje przesadą. A dlaczegoż to spytałem? Wszakże to, co szkodzi nam samym i bliźnim naszym, zasługuje na takie miano. Nie dosyć, że nie możemy się wzajem uszczęśliwiać, ale w dodatku pozbawiamy się wzajemnie owej radości, jaką może dać każdemu własne jego serce. Czyż możesz mi pan wymienić bodaj jednego człowieka, który by miał na tyle męstwa, by ukryć własny zły humor i cierpiąc sam nie pogody innych? Jest to raczej wewnętrzne odczucie własnej niegodności, niechęć do siebie samego i obrzydzenie, zawsze połączone z zazdrością i podbechtane pychą. Widzimy wokół ludzi szczęśliwych, którym nie my daliśmy owo szczęście i to nas gnębi niezmiernie. Lota, widząc zapał, z jakim mówiłem, uśmiechnęła się do mnie. Spostrzegłem też łzę w oku Fryderyki i to mnie podnieciło. Biada temu, zawołałem, kto nadużywa przewagi, jaką nad sercem drugiego posiada. W tym celu, by pozbawić go radości kiełkującej na dnie jego serca. Żaden podarunek, żadna przysługa nie są w stanie zastąpić radości, której nas pozbawiła zawistna niechęć naszego tyrana. Serce moje było w tej chwili wezbrane uczuciem, wspomnienia różnych przeżyć, cisnęły mi się do duszy, a łzy napełniły oczy. Pragnę, zawołałem z entuzjazmem, pragnę, by każdy z nas powtarzał sobie co dnia. Nie możesz niczym bardziej przysłużyć się swym przyjaciołom, jak tym, że nie popsujesz im ich radości, owszem, powiększysz ją, biorąc w niej udział. Czyż możesz bodaj najmniejszą przynieść im ulgę, gdy duszę ich dręczy skryta namiętność, gdy drąży ją i niszczy troska? A pomyśl, co będzie, gdy na istotę, której szczęście podkopałeś, w chwili rozkwitu, przyjdzie ostatnia straszna choroba, i gdy zlegnie w strasznym wyczerpaniu, z okiem bez czucia utkwionym w niebo, z czołem uznojonym, śmiertelnym potem? cóż uczynisz, stojąc u jej łoża jak potępieniec, w głębokim poczuciu, że nie możesz nic pomóc mimo całego swego majątku, a strach cię łapi, zatrzewia tak, że oddałbyś wszystko, byle tej ginącej istocie ludzkiej dać najdrobniejszą ulgę i wlać w nią iskrę bodaj otuchy. Wspomnienie podobnej sceny, której byłem świadkiem, owładnęło mną w chwili wymawiania tych słów z siłą niezmierną. Zakryłem chustką oczy, odszedłem na bok, i dopiero głos Loty, wzywającej do powrotu, przywrócił mi równowagę. O jakże mnie łajała w drodze za to nadmierne przejmowanie się każdą rzeczą, jak ostrzegała, bym się szanował, gdyż mogę przez to pójść na marne. O ty Aniele, dla Ciebie żyć pragnę. 6 lipca przebywa ułoża konającej przyjaciółki, ciągle ta sama, ciągle czujna, niebiańska istota, ustawicznie gotowa gdziekolwiek rzuci okiem, nieść ulgę w cierpieniu i krzewić szczęście pośród ludzi. Wczoraj wieczorem udała się na przechadzkę z Marianną i małą Melką. Wiedziałem o tym, spotkaliśmy się i poszliśmy razem. Po upływie półtorej godziny znaleźliśmy się z dala od miasta, przy studni tak miłej mi, a stokroć droższej od tej pory. Lota usiadła na przymurku, myśmy stali przed nią. Rozglądnąłem się wokół i w pamięci odżyło wspomnienie owego czasu, kiedy serce me było tak samotne. — Droga studnia — opowiedziałem do siebie. — Od dawna już nie spocząłem w twym cieniu. Często nie dostrzegałem cię nawet, szparko mimo ciebie bieżąc. Spojrzałem na dół i spostrzegłem Melkę, idącą pośpiesznie po schodach z napełnioną wodą szklanką. Objąłem wzrokiem lotę i odczułem, czym jest dla mnie. Melka zbliżyła się z wodą, a Marianna chciała ją wziąć z jej rąk. Nie! zawołało dziecko, robiąc powabną minkę. Ty, loteczko, musisz napić się pierwsza. Byłem tak zachwycony owym z głębi serca idącym, serdecznym okrzykiem, że musiałem dać wyraz swym uczuciom. Podniosłem przeto do góry i ucałowałem gorąco małą, która zaczęła natychmiast płakać i krzyczeć. Źle pan postąpiłeś, powiedziała Lota, a ja zmieszałem się. Chodź, melko! – ozwała się, biorąc dziewczynkę za rękę i sprowadzając ją na dół po schodach. – Umyj się, umyj prędko buzię świeżą wodą. Prędko, prędko, a wszystko będzie dobrze. Stała i przyglądała się, jak dziecko tarło uporczywie buzię mokrymi rączkami, wierząc silnie, że cudowne źródło zmyje wszelką zmazę i nie dopuści okrutnej hańby posiadania szkaradnej brody. – Dosyć, dosyć – powiedziała Lota – ale melka myła się dalej zapamiętale, pamiętając znać, że dobrego nigdy nie może być za dużo. Mówię ci, Wilhelmie, nie patrzyłem nigdy z większym szacunkiem na obrzęd chrztu, a gdy lota znalazła się na górze, omal nie padłem przed nią na kolana, niby przed prorokiem, który zgładził winy całego narodu. Uniesiony rozradowaniem wewnętrznym, nie mogłem się powstrzymać i wieczór opowiedziałem to zdarzenie pewnemu człowiekowi, o którym sądziłem, że odczuwa znaczenie czynów ludzkich, bowiem posiadał rozum, ale źle na tym wyszedłem. Odparł, że lota źle czyni, dzieciom nie należy opowiadać bajt bezpodstawnych, gdyż to daje powód do przeróżnych pomyłek i zabobonów, od których strzec należy młode pokolenie od samego dzieciństwa. Przyszło mi na myśl, że człowiek ten dał przed tygodniem ościć swe dziecko, przedupuściłem jego słowa mimo uszu i pozostałem w sercu swym wiernym przekonaniu, że winniśmy postępować z dziećmi, jak postępuje z nami Bóg, nie odbierając nam czarownych ułód, jakimi owładnięci i szczęśliwi wałęsamy się po tym świecie. 8 lipca. O jakimże dzieckiem jest człowiek? Jakże łaknie jednego bodaj spojrzenia. Jakież z nas dzieci. Udaliśmy się do Walheimu. Panie pojechały powozem, a podczas przechadzki wydało mi się, że czytam w ciemnych oczach loty. Jestem głup, tak. Przebacz mi, ale gdybyś widział te oczy. Piszę pokrótce, gdyż powieki zapadają mi sennie na oczy. Panie tedy wsiadły do powozu, a przy nim staliśmy młody W. Selstadt, Odrą i ja. Rozmawialiśmy z dziećmi rozbawionymi swawolnymi. Śledziłem spojrzenie loty, ale wodziła oczyma z jednego na drugiego. Tylko na mnie, na mnie, który stałem zrezygnowany, nie spojrzała ni razu. Serce moje żegnało ją czule, a ona nie patrzyła na mnie. Gdy powóz ruszył, miałem łzy w oczach. Patrzyłem za nią i nagle dostrzegłem wstążki na głowie loty, wychylające się przez okno karetki. Obróciła głowę i obejrzała się za mną. Za mną. Ach, drogi mój, waham się w tej niepewności i ona jest mi pociechą. Może się za mną, obejrzała. Może za mną. Dorąc. O jakimże dzieckiem jestem. 10 lipca. Mam, powiadam ci, niesłychanie głupią minę, ile razy ktoś w towarzystwie mówi o niej. Szkoda, że tego widzieć nie możesz. A cóż dopiero dzieje się, gdy mnie ktoś zapyta, jak mi się podoba. Podoba? O, jakże znienawidziłem to słowo. Cóż to musi być za człowiek, któremu się Lotta tylko podoba, któremu serca i duszy nie wypełnia po brzegi. Podoba. Niedawno pytał mnie ktoś, jak mi się Osian podoba. 11 lipca. Z panią M. bardzo źle. Modlę się o jej zdrowie, cierpiąc wraz z Lotą. Widuję ją rzadko u pewnej znajomej. Dziś jednak opowiedziała mi pewne szczególne wydarzenie. Stary M jest nikczemnym, marnym skąpcem. Przez całe życie Srodze dręczył żonę i pozbawił wszystkiego, ale umiała ona dawać sobie jakoś radę. Gdy przed kilku dniami lekarz oświadczył, że żyć nie będzie, kazała przywołać męża. Lota była obecną. Muszę ci wyznać pewną rzecz, ozwała się chora, albowiem może ona sprawić po mej śmierci dużo zamieszania i kłopotu. Gospodarowałam dotąd tak dobrze i oszczędnie, jak tylko byłam w stanie. Przebacz mi jednak, że cię oszukiwałam przez lat trzydzieści. W początkach naszego pożycia wyznaczyłeś niewielką kwotę na opędzenie wydatków kuchennych i potrzeby domowe. Gdy nasze gospodarstwo i dochody zwiększyły się, nie mogłam wyprosić prosić u ciebie, byś podwyższył stosunkowo pensję, jaką pobierałam co tydzień, słowem jak sam. Wiesz, żądałeś w czasie, kiedy wydatki były największe, bym wszystko pokrywała siedmiu guldenami tygodniowo. Zgodziłam się na to bez oporu, ale dobierałam różnicę konieczną z dochodów, nie natrafiając na trudności, gdyż nikt nie przypuszczał, by żona mogła okradać własnego męża. Nie byłam rozrzutną i mogłabym, nie wyjawiając ci tego, nawet przenieść się spokojnie do wieczności. Ale przyszło mi na myśl, że osoba, której powierzysz gospodarstwo, nie da sobie rady, a ty zechcesz się zapewne powoływać na to, że pierwszej żonie wystarczała wyznaczona przez ciebie kwota. Rozmawiałem z Lotą o tym niepojętym zaślepieniu umysłu człowieka, który nie domyśla się nawet, że musi coś w tym tkwić, jeśli komuś wystarcza siedem guldenów na wydatki, wynoszące co najmniej dwa razy tyle. Sam atoli znałem ludzi, którzy bez zdziwienia mniemali, iż w domu swym posiadają wieczyście napełniający się oliwą cudowny dzbanek proroka. 13 lipca. O nie, nie łudzę się. Widzę w jej ciemnych oczach niekłamane współczucie dla siebie i zajęcie mą dolą. Czuję i mogę chyba tyle zaufać sercu memu. Czuję, czyż wolno mi wyrzec to niebiańskie słowo? Czuję, że mnie kocha. Kocha mnie. O jakiejże przez to sam dla siebie nabrałem wartości. O jakże sam siebie ubóstwiam. Od chwili, kiedy mnie ona kocha. Mówię to Tobie, bowiem zrozumiesz mnie. Nie wiem, czy jest to zuchwalstwo, czy jeno odczucie prawdy, ale nie znam człowieka, z którego strony groziłby mi zamach na serce loty. A jednak ile razy mówi z takim ciepłem, z taką miłością o swym narzeczonym, wydaje mi się, że jestem człowiekiem, którego pozbawiono wszystkich dostojeństw i zaszczytów. Człowiekiem, któremu odebrano szpadę. 16 lipca. Słodkie uczucie przenika mnie całego, gdy dłoń moja przypadkiem dotknie jej dłoni lub gdy stopy nasze zetkną się pod stołem. Cofam się, jak gdybym się dotknął płomienia, ale przemożna siła pociąga mnie z powrotem i czuję zamęt we wszystkich zmysłach. A ona jest tak niewinna, tak prostą ma duszę, że nie czuję, jak bardzo mnie dręczy. Gdy pośród rozmowy kładzie rękę na mojej ręce i podniecona tematem zbliża się ku mnie tak, że jej niebiański oddech dolata do ust moich, zdaje mi się, że ginę, jakby gromem rażony, Wilhelmie. Czyż mógłbym się kiedyś ośmielić nadużyć tego anielskiego zaufania? Ty mnie rozumiesz. O nie, serce moje nie jest aż do tego stopnia zepsute. Słabe jest, tak, bardzo słabe. A czyż słabość nie jest występkiem? Świętą mi jest. Wszelka żądza gaśnie przy niej. Nie wiem doprawdy, co się ze mną dzieje w jej obecności. Zda się, zmienia się we mnie dusza i inaczej działają nerwy grając na fortepianie pewną melodię, posiada potęgę anioła, prostotę i uduchowienie niepojęte. Jest to jej pieśń umiłowana, a gdy posłyszę pierwszą nutę, wolnym się czuję od całej udręki, zmieszania i urojeń moich. W chwili kiedy owłada mną no, owa prosta melodia, prawdopodobnym staje mi się wszystko, co powiadają o czarodziejskiej potędze muzyki w czasach zamieszchłych. A ona z przedziwnym uczuciem ima się tego środka w momencie, kiedy radbym sobie wpakować kule w głowę. Wówczas znika obłęd, pierzchają mroki z mej duszy i oddycham znowu swobodnie. 18 lipca. Czymże jest Wilhelmie sercom naszym świat bez miłości? Tym zaprawdę, czym byłaby bez światła latarnia magiczna? Ledwo wstawisz w nią lampkę, natychmiast jawią się na białej ścianie barwne obrazy. A choćby były one tylko przelotnymi, złudami, to jednak są nam szczęściem. Stoimy jak młodziki i z zachwytem patrzymy na to cudowne zjawisko. Dzisiaj nie mogłem pójść do loty, gdyż musiałem przyjąć nieuniknionych gości, nie było rady. Posłałem do niej służącego, byle tylko mieć obok siebie człowieka, który się dziś znalazł w jej pobliżu. Z ogromną niecierpliwością wyczekiwałem jego powrotu i powitałem go z niewysławioną radością. Chętnie byłbym objął rękami jego głowy i ucałował, gdybym się tylko nie wstydził. Opowiadają, że kamień boloński, wystawiony na słońce, wciąga jego promienie i potem świeci w nocy przez czas pewien. Tak się dla mnie rzecz miała ze służącym. Świadomość, że spojrzenie jej spoczęło na jego twarzy, policzkach, guzikach i kołnierzu jego surduta, uczyniło mi go tak świętym i drogim, że za tysiąc talarów nie pozbyłbym się był tego chłopaka. Czułem się tak dobrze w jego towarzystwie. Nie śmiej się z mych słów, na miły Bóg. Wilhelmie, czyż może być urojeniem to, co nam daje zadowolenie? 19 lipca. Zobaczę ją, wołam budząc się rankiem i spoglądając radośnie na słońce. Zobaczę ją. Na cały dzień nie mam pragnień innych. Wszystko, wszystko skupia się w tej nadziei. 20 lipca. Nie mogę się jeszcze oswoić z pomysłem waszym, bym miał się udać z konsulem do. Nie przepadam wcale za subordynacją, a wiemy przecież dobrze wszyscy, że człowiek ten jest po prostu wstrętną osobistością. Powiadasz, że matka pragnie, bym się wziął do życia czynnego. Roześmiałem się z tego. Czyż nie jestem czynny? I czyż nie na jedno wychodzi, czy się liczy ziarnka grochu, czy soczewicy? Wszystko w świecie jest ostatecznie marnością, a za głupca uważam człowieka ubiegającego się o majątek czy zaszczyty tylko ze względu na innych, jeśli to nie jest jego własną potrzebą ni namiętnością. 24 lipca. Zależy Ci widzę na tym, bym nie zaniedbywał rysunku. Wolałbym wtedy pominąć całą rzecz milczeniem, niż wyznać, że oddaje się temu bardzo mało. Zaprawdę nigdy może nie czułem się szczęśliwszym, nigdy moje odczuwanie przyrody aż do najdrobniejszego kamyczka czy trawki nie było pełniejszym, głębszym, a mimo to nie wiem jak to wyrazić, osłabła we mnie wyobraźnia. Wszystko myli mi się i chwieje przed oczyma, tak że nie mogę uchwycić jasno określonego kształtu samego przedmiotu. Wydaje mi się, że gdybym miał glinę czy wosk, zdolny byłbym kształt ten wydobyć. Wezmę się do gliny, jeśli stan ten potrwa dłużej i będę lepił, choćby z całej roboty miał powstać jeno placek. Trzy razy rozpoczynałem portret Loty i nie udało się, co mnie tym bardziej martwi, że do niedawna z wielkim powodzeniem oddawałem podobieństwo. Narysowałem ostatecznie jej sylwetkę i poprzestaję na tym. 26 lipca. Dobrze, droga Loto. Wszystko załatwię i uczynię, co tylko chcesz, dawaj mi zleceń jak najwięcej. O jedno cię tylko proszę: oto nie zasypuj piaskiem atramentu na karteczkach, jakie mi posyłasz. Dzisiaj przywarłem ustami do twego pisma i teraz zgrzyta mi piasek w zębach. 26 lipca. Nieraz postanawiałem już nie widywać jej tak często, ale jakże trudno dotrzymać. Codziennie ulegam pokusie i codziennie przyrzekam święcie, że jutro się nie pokaże. Kiedy zaś nadejdzie owo jutro, jawi się nagle nieodzowna konieczność i nim się spostrzegę, jestem znów u niej. Zdarza się, że ona powiada wieczorem, wszakże się zobaczymy jutro. I jakże mogę nie iść? Albo znowu da mi jakieś zlecenie i wydaje mi się, że wypada wywiązać się zeń osobiście. Czasem także pogoda zbyt piękna, by siedzieć w domu, idę tedy do Walhajmu. Ale wówczas znajduję się tylko o pół godziny drogi od niej. Otacza mnie już jej atmosfera. Przeto nie ma rady. I oto już wkraczam w bramę leśniczówki. Babka opowiadała mi bajkę o magnetycznej górze. Gdy się okręt znalazł w jej pobliżu, nagle tracił wszystkie żelazne części, i gwoździe i śruby pędziły ku onej górze, a biedni żeglarze tonęli, przywaleni ciężarem rozlatujących się belek. 30 lipca Albert przyjechał. Ja tedy muszę ustąpić. Gdybym nawet był najlepszym, najszlachetniejszym człowiekiem, tak, że pod każdym względem gotówbym był uznać jego wyższość nad sobą, to i tak nie byłbym w stanie patrzeć na przyozdobionego tylu doskonałościami człowieka. Dość tego, Wilhelmie. Przyjechał narzeczony. Jest to miły, zacny człowiek, któremu nic zarzucić nie można. Szczęściem, że nie byłem świadkiem powitania, serce by mi pękło chyba. Bardzo jest delikatny, a w obecności mojej ani razu nie pocałował loty. Niech mu to Bóg wynagrodzi. Polubiłem go za szacunek, jaki jej okazuje. Jest mi życzliwy i podejrzewam, że jest to raczej dzieło loty niż wyraz jego własnych uczuć. Kobiety są mistrzeniami w tych sprawach i mają słuszność. Jeśli uda im się utrzymać zgodę między dwu wielbicielami, zyskują na tym same najwięcej. Ale rzadko się to, co prawda, udaje. Nie mogę mimo wszystko odmówić szacunku Albertowi. Jego spokój odbija bardzo jaskrawo od mego wrażliwego usposobienia i ukryć tego nie sposób. Jest to człowiek uczucia i wie, czym jest dlań lota. Humor ma zawsze zda się dobry, a wiesz, że wady przeciwnej znieść nie mogę w ludziach, i nienawidzę ponad wszystkie inne. Uważa mnie za człowieka rozumnego, a przywiązanie moje do loty, radość, jaką mnie napełnia każdy jej krok, zwiększa jeszcze w nim poczucie zwycięstwa i kocha ją tym mocniej. Niepodobna zbadać czy nie dokucza jej czasem drobnymi objawami zazdrości, ale na jego miejscu ja sam nie mógłbym się opędzić temu szatanowi. Zresztą, mniejsza z tym. Rzecz główna to to, że przepadła już moja radość związana z odwiedzinami uloty. Obojętne, czy nazwę to głupotą, czy zaślepieniem, nazwa nie ma tu znaczenia, rzecz sama mówi za siebie. Przed przyjazdem Alberta wiedziałem dobrze to wszystko, co dzisiaj wiem, mianowicie, że nie mogę sobie rościć do niej żadnych praw. Nie sięgałem też po nie. Przynajmniej o tyle, o ile jest to możliwe wobec tylu ponęt. A teraz oto, jak bałwan, wytrzeszczam oczy i dziwuję się mocno, że tamten wrócił, i zabiera mi dziewczynę z przed nosa. Zaciskam zęby i drwię z własnej głupoty, a drwię po dwa i trzykroć mocniej jeszcze z głupoty tych ludzi, którzy by mi tłumaczyć chcieli, że winienem zrezygnować i pogodzić się z tym, czego zmienić niepodobna. Precz z tymi kukłami. Włóczę się po lesie, a wróciwszy do loty, widząc, jak siedzi z Albertem w altanie pod lipą, nie mogę wytrzymać i zaczynam takie błazeństwa, takie wybryki, takie stroje miny i wyplatam głupstwa, że trudno to sobie wyobrazić. Na miłość Boską, prosiła mnie dziś lota, nie powtarzaj, że pan, tej sceny z wczorajszego wieczoru. Boję się pana, gdy zaczynasz być taki wesoły. Bogiem a prawdą poluje na moment, kiedy on jest czymś zajęty, a gdy go dopadnę, szast, już pędzę do loty i raduję się, zastawszy ją samą. 8 sierpnia. Zapewniam cię, Wilhelmie, że nie myślałem o tobie, gromiąc nieznośnych ludzi nakłaniających mnie do pogodzenia się z nieuchronnym losem. Nie sądziłem zaprawdę, byś mógł żywić takie zapatrywanie. Masz w gruncie słuszność. Jedno tylko, mój drogi, w świecie rzadko załatwia się coś przez tak lub nie, a w zakresie uczuć i postępowania jest tyle odmian przejść i półtonów, ile kształtów pośrednich pomiędzy nosem krogulczym a perkatym. Nie bierz mi przeto za złe, że przyznając bez zastrzeżeń słuszność twojej argumentacji, postaram się prześlizgnąć pomiędzy owym tak i nie. Powiadasz mi, albo masz nadzieję pozyskać sobie lotę, albo nie. W pierwszym razie staraj się zmienić ową nadzieję w rzeczywistość i ziścić swe zamysły, w przeciwnym zaś razie, otrząśnij się i pozbądź bezcelowego uczucia, które pochłonąć musi wszystkie twoje siły. Mój drogi, dobrze i łatwo ci to mówić. Czyż możesz domagać się od człowieka, którego życie podkopuje powolna, nieuleczalna choroba, by pchnięciem sztyletu położył od razu kres swojej męce? Czyż zło, pożerające jego siły, nie odbiera mu zarazem odwagi wyzwolenia siezeń? Mógłbyś mi odpowiedzieć podobnym porównaniem, mógłbyś rzec, któż by raczej nie wolał pozbyć się jednego ramienia, jak przez wahanie i zwłokę narażać życie na niebezpieczeństwo. Sprawa to niełatwa do rozstrzygnięcia, przeto nie bawmy się w porównania, dość tego. Tak jest, mój drogi, odczuwam i ja chwilami porywy takiego męstwa, zdobywam się na chęć otrząśnięcia i ucieczki. I odszedłbym niezawodnie, gdybym wiedział dokąd się udać. Wieczorem. Wpadł mi dziś właśnie w ręce dziennik mój, zaniedbany od niejakiego czasu i zdumiewam się czytając, jak krok za krokiem świadomie wplątałem się w to wszystko. Widzę, jak jasno zdawałem sobie sprawę ze stanu rzeczy, a postępowałem jak dziecko, a i teraz wszystko mam przed oczyma, a nic nie wydaje się zmierzać ku poprawie. 10 sierpnia. Mógłbym wieść życie najlepsze i najszczęśliwsze pod słońcem, gdybym nie był głupcem. Rzadko zdarza się zbieg równie pomyślnych okoliczności, które by mogły rozradować duszę człowieka, jak te, wśród których żyje. Ach, to rzecz pewna, że samo jeno serce nasze wytwarza własne poczucie szczęścia. Jestem członkiem miłej rodziny. Stary kocha mnie jak syna, dzieci jak drugiego ojca, a lota. Poza tym zacny Albert nie tylko nie burzy grymasami czy złym humorem mego szczęścia, ale przeciwnie obdarza mię przyjaźnią swoją i uważa polocie za najbliższego sobie człowieka na świecie prawdziwa to przyjemność, Wilhelmie, słuchać jak na przechadzce wspólnej o locie rozmawiamy nie ma chyba na świecie nic ponad ten stosunek śmieszniejszego a jednak często wyciska mi on łzy z oczu. Albert opowiada mi, jak zacna matka Loty, umierając, zdała na nią całe gospodarstwo i dzieci, zaś jemu oddała Lotę samą w opiekę. Odtąd wstąpił w dziewczynę zgoła inny duch. Pośród trosk gospodarczych spoważniała i stała się prawdziwą matką rodzeństwa. Każdą chwilę jej życia wypełnia czynna miłość i praca, a mimo to nie zatraciła swej wesołości i pogody opowiada, ja idę obok niego, zrywam kwiaty przydrożne, układam je starannie w bukiet, potem rzucam go w płynący tuż obok strumień i spoglądam, jak płynie, ginąc z wolna w dali. Nie pamiętam, czym ci doniósł, że Albert tutaj pozostanie i otrzyma od księcia, który go bardzo lubi, stanowisko z przyzwoitym wyposażeniem. Mało widziałem ludzi dorównywających mu zamiłowaniem porządku, pracowitością i punktualnością w interesach. 12 sierpnia. Albert jest najzacniejszym człowiekiem pod słońcem. Miałem z nim wczoraj niezrównane przejście. Przyszedłem pożegnać go, gdyż napadła mnie ochota wyjechać konno w góry, skąd właśnie piszę do ciebie. Chodziłem po pokoju tam i z powrotem, i nagle wpadły mi w oczy jego pistolety. Pożycz mi tych pistoletów na drogę, powiedziałem. I owszem, musisz je tylko nabić, u mnie wiszą tylko od parady. Zdjąłem jeden ze ściany, a on mówił dalej. Nie chcę z tym mieć więcej do czynienia, od kiedy przez swą własną przezorność miałem niemiłą przygodę. Ciekawy byłem posłyszeć, co się stało. Bawiłem, opowiadał, u przyjaciela na wsi przez kilka miesięcy, miałem parę nienabitych krucic i czułem się całkiem bezpiecznym. Pewnego dżdżystego popołudnia siedziałem bezczynnie i nie wiem czemu naraz przyszło mi na myśl, że może nas ktoś napaść, a wówczas przydałyby się nam krócice. Dałem je przeto służącemu z poleceniem wyczyszczenia i nabicia chłopak zaczął przekomarzać się z dziewczętami, chciał ją nastraszyć, nagle nie wiadomo dlaczego broń wypaliła, a ponieważ w lufie tkwił jeszcze stempel, wpakował go więc jednej z dziewcząt w rękę, naruszając wielki palec. Był lament i krzyk, a ponadto musiałem ponieść koszta leczenia. To też od tej pory pozostawiam wszelką broń nienabitą. Pomyśl tedy, mój drogi, co znaczy ostrożność. Niebezpieczeństwa przewidzieć nie można. Wprawdzie, tu zaczął wywód, trzeba ci wiedzieć, że bardzo lubię tego człowieka, ale tylko aż po owo słowo wprawdzie. Naturalnie każde zdanie ogólne dopuszcza wyjątki, ale Albert jest tak skrupulatny, że ile razy mu się zdaje, iż powiedział coś zbyt pochopnego, zbyt ogólnikowego, lub niezupełnie zgodnego z prawdą, zaczyna zaraz modyfikować, uwarunkowywać, odejmować i dodawać, aż wreszcie z całego wyrażonego zapatrywania nie zostanie jej śladu. Tym razem zatopił się tak w analizowaniu tematu, że przestałem go słuchać. Uczułem smutek i nagle szybkim ruchem przyłożyłem lufę pistoletu do czoła, tuż ponad prawym okiem. Dajże spokój. – zawołał Albert, odciągając broń od mojej głowy. – Co to ma znaczyć? – Przecież nienabity – odparłem. – A choćby nawet i tak było – powtórzył niecierpliwie. – Cóż to ma za sens? Pojąć nie mogę, by ktoś mógł być do tego stopnia nierozsądnym, by popełniać samobójstwo. Sama myśl o tym napełnia mnie obrzydzeniem. – Dziwne to zawołałem że wy ludzie rozważając coś zaraz macie na pogotowiu słowa to jest głupie to mądre to dobre a to złe cóż to wszystko razem znaczy czy żeście zbadali wewnętrzne pobudki czynu czyż z całą pewnością wyjaśnić możecie przyczyny dla których coś się stało i udowodnić że się stać musiało gdybyście to uczynili nie bylibyście tak pochopni w ferowaniu wyroków Przyznasz mi chyba, rzekł Albert, że pewne czyny są występne bez względu na pobudki, jakie je wywołały. Wzruszyłem ramionami i przyznałem mu słuszność, ale mój drogi, ciągnąłem dalej, i tutaj są wyjątki. Kradzież jest bez kwestii zbrodnią. Ale powiedz, czy człowiek, dopuszczający się rozboju, by uchronić siebie samego i swoją rodzinę od nieuniknionej śmierci głodowej, zasługuje na karę czy na litość? Któż rzuci pierwszy kamień na małżonka, który uniesiony słusznym gniewem poświęca mu swą niewierną żonę i jej nikczemnego kochanka? Któż potępi dziewczynę, która poddała się w chwili upojenia nieodpornemu przymusowi miłości? Nawet prawa nasze, tak bezduszne i pedantyczne, dają się wzruszyć i nie ośmielają się karać. To rzecz zgoła inna, odparł Albert. Człowiek ulegający swym namiętnościom traci całą siłę rozumowania i uważany jest za pijanego, za szalonego. Ach, wy ludzie mądrzy! zawołałem ze śmiechem, namiętność, pijaństwo, szał, z jakąże obojętnością i spokojem wygłaszacie te słowa. Przyganiacie pijakowi, czujecie wstręt do szaleńca, mijacie obu jak kapłan z przypowieści, jak faryzeusz dziękujecie Bogu, że nie uczynił was takim jak oni. Ja byłem nieraz pijany, a namiętności moje unosiły mnie zawsze na samo pogranicze szału. Ale nie żałuję tego wcale, bowiem na samym sobie nauczyłem się rozumieć, dlaczego okrzykiwano zawsze szaleńcami i pijakami ludzi niezwykłych, którzy dokonywali czegoś ogromnego, czegoś niepojętego. Ale nawet w codziennym życiu ze wstrętem słuchać musimy, jak o człowieku spełniającym jakikolwiek śmiały, szlachetnie oczekiwany czyn, gawieć powiada to pijanica, to szaleniec. O hańba wam ludzie trzeźwi. Wstydźcie się, mędrcy. Znowu napadły cię zwykłe urojenia i fantazje, odrzekł Albert. I przesadzasz, jak zazwyczaj. Ale w tym co najmniej mylisz się najzupełniej, że samobójstwo, o którym mowa, przyrównywasz do czynów wielkich, a tymczasem jest ono jedynie dowodem słabości. O wiele łatwiej umrzeć niż znosić mężnie i wytrwale życie pełne męczarni. Chciałem przerwać rozmowę, gdyż nic mnie tak nie wytrąca z równowagi jak komunał wytoczony jako argument w chwili, kiedy mówię z głębi duszy. Ale ponieważ słyszałem to już nieraz i często się złościłem, przeto zapanowałem nad sobą i odparłem żywo. Zwiesz to słabością, nie daj się proszę cię łudzić pozorom. Czyż nazwiesz słabym lud, który cierpiąc i jęcząc długo pod jarzmem tyrana, zerwie się nagle do buntu i strzaska okowy? Czyż powiesz to samo o człowieku, który pod grozą pożaru, ogarniającego jego dom, w wielkim napięciu sił, przenosi ciężary, których by ruszyć niemal nie był w stanie w zwykłym spokojnym czasie? Albo czyż takim nazwiesz oszalałego wściekłością po doznanej obrazie, który rzuca się na sześciu przeciwników i pokonywa ich? A powiedzże mi teraz mój drogi jeśli wysiłek oznacza siłę to czyżby przesada miała oznaczać słabość Albert popatrzył na mnie i odrzekł Nie gniewaj się ale przytoczone przez ciebie przykłady są zgoła nie na miejscu to bardzo możliwe, powiedziałem. Zwracano mi już uwagę, że moje rozumowanie graniczy często z cz czym gadulstwem. Przeto zastanówmy się nad rzeczą w inny, ją ujmując sposób, i pomyślmy, co odczuwać musi człowiek, który postanowił zrzucić z siebie przyjemny zazwyczaj ciężar życia. Musimy się weń wczuć, gdyż wówczas tylko mamy prawo w ogóle mówić o tej rzeczy. Natura ludzka, ciągnąłem dalej, ma zakreślone sobie pewne granice znosi radość, cierpienie i ból do pewnego stopnia, a musi ulec, gdy je przekroczy. Nie należy przeto pytać, czy ktoś jest słaby czy mocny, ale czy może udźwignąć brzemię cierpień swoich, bez względu na to, czy są one natury fizycznej czy moralnej. Uważam, że równie niestosownym jest nazywać samobójcę tchórzem, jak gdybyśmy tchórzem nazwali chorego, który zmarł na żółtą febrę. Paradoksy, paradoksy, zawołał Albert. Nie w tym stopniu, jak ci się to wydaje, odrzekłem. Przyznasz mi chyba, że śmiertelną chorobą nazywamy taką, która niszczy część naturalnych sił człowieka, a część drugą obezwładnia. Także organizm nie jest w stanie zaradzić temu i przestaje być zdolnym do przywrócenia normalnego toku funkcji życiowych przy pomocy radykalnego przewrotu. Zastosujmy to, mój drogi, do ducha. Spójrz na człowieka, żyjącego w danych warunkach, weź pod uwagę wrażenia, jakie odbiera, i myśli, które się w nim ustalają, i pomyśl, że oto niespodziewana namiętność pozbawia go nagle spokoju, zdolności rozumowania i prowadzi do zagłady. Człowiek rozumny ogarnia spojrzeniem stan nieszczęśnika i przekonywa go, ale wszystko nadaremnie. Podobnie człowiek zdrowy, stojąc u wezgłowia chorego, nie jest w stanie udzielić mu ani odrobiny swych własnych sił. Słowa moje wydały się Albertowi zbyt ogólnikowe. Przywiodłem mu tedy na pamięć dziewczynę, niedawno wyciągniętą z wody, i powtórzyłem mu jej dzieje. Była to młoda istota wzrosła pośród ciasnego kręgu zajęć domowych i pracy z góry na tydzień unormowanej. Nie znała ona innych rozrywek i uciech, jak ustrojenie się w co mogła i pospacerowanie w niedzielę po mieście. Czasem potańczyła przy okazji w jedno z większych świąt, lub przegawędziła ze sąsiadką godzinkę, roztrząsając jakąś kłótnię czy obmowę. Ale z biegiem czasu, uniesiona swym temperamentem, odczuła inne, istotniejsze potrzeby. Rozpłomieniały ją przychlebne słowa mężczyzn, poprzednie uciechy wydały jej się mało pociągające, aż na koniec spotkała człowieka, do którego zbliżyło ją nieznane dotąd uczucie, któremu oprzeć się nie zdołała ujrzała w nim ziszczenie wszystkich swych nadziei, zapomniała o otaczającym ją świecie, przestała słyszeć, widzieć, czuć, przed oczyma miała tylko jego jedynie, jako wyłączny przedmiot tęsknoty i pożądania. Niezepsuta jałowymi uciechami próżności, pożądanie swe skierowała wprost do tego celu, by mu się oddać i w tym zjednoczeniu znaleźć zaspokojenie wszystkich uciech i całego szczęścia, o jakim marzyła. Obietnice powtarzane raz po raz upewniły ją, że nadzieje jej są niepłonne, uściski i śmiałe pieszczoty rozjarzyły jej rządze i ogarnęły całą jej duszę zatonęła w półświadomym rozmarzeniu i przeczuciu rozkoszy, do najwyższego stopnia rozciekawiona tym, co nadejść miało, rozwarła ramiona, by posiąść cel swych pragnień i oto w takiej chwili porzucił ją kochanek. Zmartwiała, bez zmysłów, znalazła się nad przepaścią otoczyła ją ciemni w której przepadła nadzieja otucha pierzchło wszystko bowiem opuścił ją ten który był dla niej życiem nie dostrzegała teraz świata zewnętrznego, nie widziała mnóstwa mężczyzn, mogących jej zastąpić utraconego kochanka. Uczuła się samotna i opuszczona przez wszystkich, ślepą, smagana siłą, zapędzona w pułapkę straszną rozpaczą udręczonego serca, rzuciła się w przepaść śmierci, by zatopić w jej falach swą mękę okropną. Oto, drogi Albercie, historia wielu, wielu ludzi. Powiedz, czyż nie posiada ona wszystkich cech choroby? Natura nie znajduje wyjścia z labiryntu zmotanych, rozpętanych, sprzecznych sił i człowiek musi umierać. Biada temu, kto patrząc z dala, mówiłby o ziemble. Cóż to za głupia dziewczyna? Gdyby się wstrzymała przez czas jakiś, rozpad jej niewątpliwie by się ukoiła, a pocieszyciel zjawiłby się niechybnie. Zupełnie tak samo mógłby ktoś powiedzieć: głup tak jeno umierać może na febrę. Gdyby zaczekał, aż sił nabierze, soki się odświeżą, napór krwi ustanie, wówczas przetrzymałby był wszystko i żył aż do dnia dzisiejszego. Albertowi owo porównanie nie było dostatecznie jasne, przeto stawiał różne zarzuty, a pomiędzy innymi powiedział, że przytoczyłem czyn naiwnej dziewczyny, ale on nie pojmuje, jak można uniewinniać człowieka rozumnego, nieżyjącego w ciasnych warunkach i zdającego sobie sprawę ze stanu rzeczy. Mój drogi, zawołałem, człowiek jest tylko człowiekiem. A owa odrobina rozsądku, jaki może posiadać, bardzo mało albo nic zgoła nie waży na szali, gdy rozpęta się namiętność i niedola uciska. Przeciwnie nawet. Zresztą pomówimy o tym jeszcze. Zawołałem, chwyciłem kapelusz. Serce my było przepełnione. Rozstaliśmy się, nie osiągnąwszy porozumienia. O jakże trudno na tym świecie człowiekowi zrozumieć drugiego człowieka. 15 sierpnia. Jest to pewnikiem, że tylko miłość czyni człowieka potrzebnym na świecie. Czuję, że lota nie chciałaby mnie utracić, a dzieci nie mają innej myśli, ponad to, że będę przychodził codziennie. Byłem dziś u niej, by jej nastroić fortepian, ale nie zdołałem tego dokazać, bowiem malcy napierali się, bym im opowiadał bajkę, a sama lota namówiła mnie, bym uczynił, czego pragnął. Wydzieliłem im podwieczorek i zauważyłem, że przyjmują ode mnie kromki chleba niemal tak samo chętnie, jak od odloty. Potem opowiedziałem im spory ustęp z baśni o księżniczce obsługiwanej przez czarodziejskie ręce. Sam się niejednego przy tym opowiadaniu uczę i zdumiewa mnie wrażenie, jakie to na nich sprawia. Zmuszony jestem wymyślać samodzielnie niejedno zawikłanie, o którym nazajutrz zapominam, a wówczas dzieci zarzucają, że wczoraj było inaczej. Skutkiem tego pilnuję się i przyuczam recytować to samo niezmiernie śpiewnym tonem, bez zająknienia. Przekonałem się przy tej sposobności, że autor psuje zawsze swe dzieło, gdy w drugim wydaniu zmienia opowieść, choćby nawet starał się uczynić ją bardziej poetyczną i kompletniejszą. Ulegamy pierwszemu wrażeniu, ależy to już w naturze człowieka, że da w siebie wmówić rzeczy najcudaczniejsze. Owo pierwsze wrażenie wżera się jednak tak silnie w naszą duszę, że odnosimy się niechętnie do tego, kto stara się je wymazać. I usunąć. 18 sierpnia. O czemuż tak się dziać musi, że to, co stanowi szczęście człowieka, przemienia się w krynice jego niedoli? Gorące umiłowanie żywej przyrody, wypełniające pobrzegi serce moje, przenikające mnie taką rozkoszą, że świat otaczający wydawał mi się rajem, jest mi dzisiaj udręką, prześladowczym demonem, kroczącym za mną wszędzie, gdzie stąpię. Dawniej słałem wzrok od skał poprzez rzekę, aż henku pagórkom i ogarniając spojrzeniem urodzajną dolinę, śledziłem, jak wszystko kiełkuje i rośnie. Patrzyłem na one góry od podstaw do szczytu, przybrane w gęstwe drzew, na doliny wijące się różnokształtnymi zakręty, ocienione drzewami. Na rzekę płynącą cicho pośród szeptającego szuwaru i odbijającą urocze chmury kołysane powiewem wiatru na niebie. Słyszałem głosy ptasząt – Ożywiające świegotem lasy, poglądałem na roje komarów, tańczące wśród ostatnich promieni zachodzącego słońca, na hrabą szczyki, czekające aż znikną, by wzlecieć ze źdźbła trawy, śledziłem rojenie się owadów i różnych drobnych stworzonek po ziemi, zamyślałem się nad mchem, dobywającym z twardych głazów pożywienie, nad porostami, okrywającymi jałowe, piaszczyste pagórki i to wszystko. Ujawniało mi tajemnice wewnętrzne czarownego, świętego życia przyrody. Całokształt onych przejawów ogarniałem gorącym sercem moim. Czułem się przebustwionym tą bujnością bytu, a cudne zjawy nieskończonego w swych formach świata, żywym rytmem tętniły w mej duszy. Żyłem pośród gór niebotycznych, widziałem pod stopami mymi przepaście przelatywały koło mnie wodospady płynęły pode mną rzeki, a lasy i góry brzmiały życiem, widziałem jak działają i tworzą w głębi ziemi skryte tajemne siły, zaś na powierzchni jej pod niebem jak roją się pokolenia różnolitych stworzeń. Wszystkom oglądał w ruchu i postaciach niezliczonych. Patrzyłem, jak kupią się ludzie po domach, ubezpieczają się, osiedlają i rządzą po swojemu rozległym światem. O biedny naiwny człowieku, za nic sobie masz to wszystko, bowiem sam mały jesteś i marny. Od gór niedostępnych aż do pustyni, której nie tknęła stopa niczyja, i aż po krańcem niezbadanego oceanu wieje duch twórca wiekuisty, radując się każdemu pyłkowi, który żyje i pojmuje go. Ach, jakże wówczas tęskniłem, by unieść się na skrzydłach żurawia płynącego ponade mną, wzlecieć ku wybrzeżom nieogarnionego morza i napić się z perlącego się pucharu nieskończoności onego nektaru życia. Jakże pragnąłem uczuć bodaj przez chwilę w głębi, wezbranej mocą piersi własnej tchnienie szczęśliwości onej istoty, która w sobie tworzy wszystko i z siebie wszystko wyłania. O bracie, wspomnienie tych godzin słodką mnie przepaja radością. Sam wysiłek przyzywania na pamięć, owych niewysłowionych uczuć, owo uświadamianie ich sobie wznosi moją duszę ponad nią samą, ale jednocześnie czuję dziś podwójnie, straszny stan, w który popadłem obecnie. Jakby jakaś zasłona uchyliła się przed duszą moją, a widownia nieskończonych przejawów życia przemieniła mi się w bezdenną otchłań otwartego wieczyście grobu. Jakże możemy mówić, że coś jest, gdy wszystko przemija, gdy z chyżością błyskawicy przesuwa się, gdy wszystko niezdolne jest jeszcze rozwinąć całej swej siły żywotnej, a już porwane prądem tonie i rozbija się na skałach? Nie ma chwili, która by nie trawiła ciebie i twoich najbliższych. Nie ma chwili, w której byś nie był, nie musiał być niszczycielem niewinny spacer twój zabiera życie tysiącem robaczków jedno potrącenie nogi niweczy pracowicie wznoszoną budowlę mrówek i wtłacza cały lud bez celu w grób Ha, nie wzruszają mnie wielkie, rzadko zdarzające się katastrofy świata, powodzie, spłukujące wsi i osady, trzęsienia ziemi, pochłaniające miasta. Serce moje cierpi katusze z powodu onej chłonącej siły, skrytej na samym dnie natury, której wytwory pożerają same siebie i wszystko wokół. Chwieje się na nogach z przerażenia. Niebo i ziemia i wszystkie ich twórcze siły są mi jak potwory wieczyście głodne, co bez ustanku pożerają zjawy i wieczyście nowych łakną. 21 sierpnia. Daremnie wyciągam ku niej ramiona rankiem, kiedy budzę się zgnębiących przykrych marzeń. Daremnie nocą szukam jej w łóżku swoim, gdym uległ złudzie szczęsnego, niewinnego snu, jakobym siedział wraz z nią na łące, trzymał za rękę i okrywał jej dłoń pocałunkami. Kiedy wączas na poły jeszcze rozespaniem ogarnięty, szukam jej omackiem i wracam do jawy, z oczu tryskają mi łzy. W sercu czuję bolesny ucisk i płaczę i żale się beznadziejnej przyszłości mojej. 22 sierpnia. Jestem nieszczęśliwy Wilhelmie. Cała żywotna siła moja zatonęła w targanej niepokojem bezczynności. Nie mogę próżnować, a wziąć się do czegoś nie jestem w możności. Znikła moja wyobraźnia, przepadło odczucie natury, a do książek mam wstręt nieprzezwyciężony gdy się ktoś sam zatraci brak mu wszystkiego zaręczam ci czasem radbym być wyrobnikiem dziennym byle tylko budząc się rano mieć przed sobą widoki na dzień pracy pochop do niej i nadzieję często zazdroszczę albertowi patrząc jak nurza się aż po uszy w aktach i wydaje mi się że czułbym się nad wyraz szczęśliwym będąc na jego miejscu kilka razy zabierałem się pisać do ciebie, a także zwrócić się do ministra z prośbą o miejsce w konsulacie, którego by mi, jak zapewniasz, nie odmówiono. Tak i ja sam myślę. Minister lubi mnie od dawna i sam nadmieniał, że powinienem wziąć się do jakiejś roboty. Czasem marzę o tym przez godzinę. Ale zaraz potem przychodzi mi na myśl bajka o owym koniu, który znudzony swobodą pozwolił się przybrać w siodło i tręzle, a potem zginął na śmierć zajeżdżony przez ludzi. Nie wiem, co począć, a przy tym nie jestem pewny, czy owe straszne uczucie niepokoju, owa dążność do zmiany stanu, w jakim się znajduję, nie będzie mnie prześladować, cokolwiek bym uczynił. 28 sierpnia To prawda, że o ile choroba moja jest uleczalna, to uleczyć mnie mogą jeno ludzie. Dziś jest dzień mych urodzin. Wczesnym rankiem dostałem pakuneczek od Alberta. Przy otwieraniu wpadła mi w oczy bladoróżowa przepaska, noszona przez lotę w dniu, w którym ją poznałem i o którą tyle razy ją prosiłem. W pakiecie znalazłem dwie małe książeczki, najmniejszy format Westerzajnowskiego wydania Homera, o którym marzyłem tyle razy, by nie dźwigać na przechadzki dużego, ernestyńskiego wydania. Przyjaciele spełniają w ten sposób me pragnienia, świadczą owe drobne przysługi, tysiąc razy cenniejsze od wspaniałych darów, w których przebija i ciąży nam pycha ofiarodawcy. Ucałowałem tysiące razy przepaskę i pełną piersią wciągałem w duszę wspomnienie onych chwil szczęsnych, kiedy tonąłem w radości i upojeniu. Tak już jest w Wilhelmie na świecie i nie szemrze przeciw temu. Kwiat życia to jeno złuda. Ileż z nich opada, nie pozostawiając śladu, jakże niewiele wydaje owoc, a jakże nieliczne okazy dochodzą do dojrzałości. A mimo to bracie mój tyle ich wokół i poważamy się one dojrzałe owoce zaniedbywać, pomiatać nimi, pozwalać by zgniły nieużyteczne. Bądź zdrów, lato tutaj przecudne. Spinam się często na drzewa owocowe w sadzie loty, ujmuję żertkę strącam gruszki z wierzchołka, ona stoi pod drzewem i chwyta rzucone z góry owoce. 30 sierpnia Nieszczęsny jesteś naiwny oszukujesz samego siebie do czegoż doprowadzić cię może owa nieposkromiona nieustanna namiętność modlę się już tylko do niej wyobraźni mej jawi się wyłącznie tylko jej postać i dostrzegam o tyle jeno cały świat o ile stoi w jakimś do niej stosunku i to mi daje czasem miłe chwile tak długo trwające, póki się znowu od niej oderwać nie jestem zmuszony. Siedzę przy niej czasem przez dwie lub trzy godziny, sycąc oczy jej postacią, śledząc jej ruchy, pojąc się niebiańską muzyką jej słowa. Napięcie wszystkich zmysłów moich wzrasta stopniowo, aż nagle ćmi mi się przed oczyma, przestaje słyszeć, skurcz mnie, chwyta za gardło skrytobójczo, serce wali młotem i zwiększa jeszcze zamęt i uczucie rozpaczy. Wówczas, drogi Wilhelmie, nie wiem doprawdy, czy żyje na świecie. Czasem znowu przygniata mnie smutek, a Lota nie odmawia mi tej bolesnej przysługi, by mógł wypłakać na jej dłoni łzy rozpaczy. Zrywam się, odchodzę, wybiegam, błąkam się po polach, wspinam się na urwiste wzgórza z dziką jakąś radością, presię przez bezdroża leśne, torując nowe ścieżki, przełażę przez płoty drące mi ubranie, przeciskam przez ciernie kaleczące mi ciało i wówczas doznaję ulgi czasem powalony, znużeniem i spragniony, padam gdzieś na ziemię i leżę tak często długo w noc późną, a nade mną błyszczy księżyc w pełni. Czasem siadam w lesie na krzywym pniu lub konarze drzewa, odpoczywam, dając folgę okaleczałym odchodzenia stopom i drzemię ukojony wyczerpaniem aż do świtu. O drogi Wilhelmie, dusza ma pożąda, jako najwyższej łaski, samotnej celi włosienicy i kolczastego pasa pokutnika. Bądź zdrów. Nie widzę poza grobem końca tej niedoli. Trzeciego września muszę jechać. Dziękuję Ci, Wilhelmie, żeś przeważył szalemych chwiejnych postanowień. Od dwóch już tygodni noszę się z myślą, by się z nią rozstać. Muszę wyjechać. Ona jest znowu w mieście u swojej przyjaciółki razem z Albertem. Muszę jechać. 10 września. Straszną miałem noc. Teraz, drogi Wilhelmie, przetrwam już wszystko. Nie ujrzę jej nigdy. O jakaż szkoda, że nie mogę zarzucić ci rąk na szyję i wśród łez i wzruszenia wyrazić ci uczuć, jakie przepełniają serce moje w tej chwili. Siedzę, dyszę ciężko i starając się uspokoić czekam ranka, gdyż na chwilę wschodu słońca zamówiłem konie. Ona śpi spokojnie i nie przypuszcza, iż mnie już nigdy nie zobaczy. Wyrwałem się, okazałem dość siły, by w ciągu dwugodzinnej pogawędki nie zdradzić swych zamiarów. Cóż to była za rozmowa, wielki Boże? Albert przyrzekł mi, że zaraz po wieczerzy przyjdzie z lotą do ogrodu stałem na tarasie pod z tymi kasztanami i spoglądałem po raz ostatni, stąd, jak słońce zachodząc na krańcach uroczej doliny, tonęło w nurtach rzeki. Jakże często razem z nią rozkoszowałem się tym wspaniałym widokiem, a dziś Zacząłem przechadzać się po alei, którą tak lubiłem, tajemny pociąg uczuwałem zawsze do tego miejsca, zanim jeszcze poznałem lotę i radowaliśmy się bardzo w początkach naszej znajomości, stwierdziwszy obopólne upodobanie do tego zakątka, najromantyczniejszego, zaprawdę, jaki stworzyła sztuka ogrodnicza. Z początku widok ściele się szeroko, poprzez pnie kasztanów, tak, tak, pamiętam. Pisałem ci o tym. Ściany zieleni otaczają wchodzącego, a aleja, łącząc się z drzewami przylegającego do niej zagajnika, staje się coraz ciemniejsza i posępniejsza, aż kończy się nagle niewielką polanką bez wyjścia, budzącą w wędrowcu uczucie samotności i powagi. Pamiętam, jak mi miło było, gdybym się tam znalazł pewnego dnia letniego w samopołudnie. Wydaje mi się, że miałem niejasne przeczucie, iż miejsce to będzie widownią szczęścia i bólu zarazem. Spędziłem niespełnia pół godziny na smętnym, a słodkim zarazem rozważaniu myśli, rozstania i spotkania się kiedyś, gdym usłyszał kroki na tarasie. Pośpieszyłem naprzeciwko, z drżeniem ująłem i ucałowałem jej dłoń. Weszliśmy do alei, gdy właśnie księżyc wyłonił się spoza chmur. Rozmawiając o tym i owym, zbliżyliśmy się niepostrzeżenie do ponurego Pawilonu. Lota weszła usiadła na ławce obok niej zajął miejsce Albert a ja po drugiej stronie ale niepokój nie pozwolił mi usiedzieć przeto wstałem przechadzałem się chwilę i siadłem znowu byłem w przykrym stanie lota zwróciła naszą uwagę na piękny efekt światła księżycowego oświecającego jasno terasę widzianą przez długi ciemny tunel drzew Widok był tym piękniejszy, że wokoło nas panował zupełny mrok. Milczeliśmy, a ona zaczęła po chwili: Ile razy przechadzam się w świetle księżyca, zawsze przychodzą mi na myśl moi bliscy zmarli i wtedy rozmyślam o śmierci i przyszłym życiu. Będziemy żyli, ciągnęła dalej głosem wyrażającym najwznioślejsze przekonanie, ale. Czyż się spotkamy w Werterze, czy się poznamy? Mów pan, jak ci się wydaje. Loto odrzekłem z oczyma pełnymi łez, podając jej rękę. Zobaczymy się tu i tam. Nie mogłem dłużej mówić, drogi Wilhelmie. Czyż musiała mnie o to spytać dziś, gdym właśnie drżał? nosząc w sercu ową bliską rozłąkę. Czy umarli nasi wiedzą o nas? Ciągnęła dalej. Czy odczuwają, co się z nami dzieje i czy uświadamiają sobie, że ich wspominamy z miłością? Jawi mi się zawsze postać matki mojej, gdy cichym wieczorem znajdę się w kolei jej dzieci, to jest moich dzieci, skupionych wkoło mnie, tak jak gromadziły się wokoło niej samej. Wówczas zwracam zroszone łzą tęsknoty oko do nieba i pragnę, by spojrzała, by się przekonała, że dotrzymuję słowa danego w godzinie śmierci, iż będę jej dzieciom, matką. Z głębokim uczuciem wołam w takiej chwili, przebacz mi, moja droga, że może nie jestem im tym, czym ty im byłaś. Czy nie co mogę, są odziane, niegłodne, a także co najważniejsze pielęgnuję je i kocham. Czyż widzisz? Święta nasza, w jakiej żyjemy zgodzie? Jeśli widzisz, to możesz zaprawdę wielbić Boga, któregoś błagała o opiekę nad dziećmi, wylewając ostatnie gorzkie łzy na tej ziemi. Tak mówiła Wilhelmie a któż powtórzyć zdoła, co mówiła? Jakże zimna, martwa litera wyrazić może ten niebiański wykwit ducha. Albert przerwał jej łagodnie. Wiem, że dusza Twa droga Loto ma upodobanie w tego rodzaju myślach, ale szkodzą ci one, przeto proszę Cię bardzo. Albercie, podjęła na nowo. Wiem, że nie zapomniałeś owych wieczorów spędzonych wspólnie u małego okrągłego stoliczka, kiedy ojca nie było w domu, a dzieci pokładły się spać. Miewałeś często dobre książki, ale mało kiedy byłeś w możności czytać je. Czyż obcowanie z tą piękną duszą nie było nam droższe ponad wszystko inne. O jakże wzniosłą, słodką, pogodną i niezmordowanie czynną była ta kobieta. Bóg jeden widział łzy moje, którymi zalana klękałam nieraz w łóżku, błagając, bym nie uczynił podobną do niej. Loto, zawołałem przyklękając, ujmując jej dłoń i rosząc ją rzęsistymi łzami. Nad Tobą czuwa błogosławieństwo Boże i duch matki Twojej. Szkoda, że jej Pan nie znałeś, powiedziała, ściskając mą dłoń. Warta była tego, byś ją Pan poznał. Zdało mi się, że zginę. Nikt nie wyrzekł o mnie szczytniejszego, dumniejszego słowa. Lota mówiła dalej Jakże smutno pomyśleć, że kobieta taka musiała opuścić ten świat w kwiecie wieku, kiedy najmłodsze jej dziecko miało ledwo pół roku. Chorowała krótko, żegnała się z życiem spokojnie, bez żalu, niepokoił ją tylko los dzieci, zwłaszcza młodszych. Gdy czuła, że się zbliża ostatnia chwila, powiedziała do mnie zawołaj dzieci. Wprowadziła malców niewiedzących co się dzieje oraz starsze, przygnębione bardzo. Stanęły w koło łóżka, ona wzniosła nad nimi ręce, pomodliła się, ucałowała każde i odprawiła, a potem zwróciła się do mnie: Bądź im matką. Przyrzekłam jej i dałam rękę. Obiecujesz dużo, moja córko, powiedziała. Musisz dać im serce matki i opiekę matki. Czuję, że wiesz, co to znaczy. Mówią mi o tym łzy twoje. Dochowaj tedy ojcu twemu wierności i posłuszeństwa żony, a rodzeństwu serca. Ty jedna zdołasz pocieszyć ojca. Spytała, gdzie jest. Wyszedł, chcąc ukryć straszny swój ból tłoczący go do ziemi. Byłeś, Albercie, w pokoju obok. Słysząc kroki, spytała kto to. Potem wezwała cię do siebie i patrzyła długo, to na jedno, to na drugie a spojrzenie miała spokojne, jakby pewną była, że będziemy szczęśliwi. Albert objął ją za szyję, pocałował i zawołał. Jesteśmy już i będziemy zawsze szczęśliwi. Spokojny zazwyczaj Albert stracił równowagę w tej chwili. Ja zaś po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Pomyśl pan Werterze, zwróciła się do mnie. Czy podobieństwo, by ta kobieta istnieć przestała? Boże, trudno sobie wyobrazić, że możemy pozwalać na to, by zabrano z domu coś, co nam było tak drogie. I tylko dzieci odczuwające silniej żalą się jeszcze przez długi czas, że czarni ludzie zabrali im mamę. Wstała i ja się zbudziłem z marzeń, ale pozostałem na ławce i nie puszczałem jej ręki. Musimy wracać, już czas, powiedziała. Chciała uwolnić swą rękę, ale przytrzymałem ją silnie. Spotkamy się, zawołałem. Poznamy się, rozpoznamy się, choćbyśmy przybrali odmienną postać. Idę, dodałem. Odchodzę bez oporu, tylko. Nie mam sił. Nie jestem w stanie powiedzieć, że. Odchodzę na zawsze. Bywaj zdrowa, Loto. żegnam Cię, Albercie. Zobaczymy się kiedyś. Zaraz, jutro, zauważyła żartobliwie. Odczułem żywo to powiedzenie i nie spostrzegłem, kiedy wysunęła dłoń z mej ręki. Poszli aleją, ja zostałem. Zobaczyłem ich w blasku światła księżycowego. Padłem na ziemię i wypłakałem się. Potem zerwałem się na nogi, pobiegłem na terasę i dojrzałem stamtąd jej białą suknię połyskującą u furtki w cieniu wielkich lip. Wyciągnąłem ku niej ramiona, ale w tej chwili wszystko znikło.